Serdecznie Wojciech Orzechowski prowadzę blog bliżej Boga być. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś z nami, ponieważ mamy już drugi w naszej historii webinar, który ma nam troszeczkę pomóc w życiu codziennym, a przede wszystkim kierunkować nasze myśli do naszego ojca wspaniałego, który jest w niebie. Blog, o którym mówiłem, i profil na Facebooku Bliżej Boga być. To profil, który ma poniekąd rozwiązywać nasze problemy, ale wspierać w tych codziennych, trudnych życiach. Tam nie mówimy o tym, skąd jesteśmy, ale mówimy o tym, dokąd idziemy. To, co nas łączy, to chęć i pragnienie bycia blisko Boga. I o tym rozmawiamy. Pokazujemy ścieżki, jak to życie z Bogiem codzienne, codzienne nasze życie wygląda w rzeczywistości. I na takich webinarach jak ten zapraszam ludzi, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. To nie jest tak, że tylko ja jestem blisko Boga, ale jest cała masa. Ludzi na świecie, którzy są blisko Boga i którzy chcą o tym właśnie mówić. Poprzednio, pięć tygodni temu, rozmawialiśmy o tym, jak nam Bóg błogosławić. Czy to błogosławieństwo można uzyskać w pracy, w domu, w życiu codziennym? Dzisiaj będziemy mówić o modlitwie. Temat dzisiejszego spotkania zaczerpnięty jest z Pisma Świętego, oczywiście, w Księgi Psalmów. Czwarty Psalm, rozdział, cytat czwarty, wiersz czwarty. Pan mnie wysłuchuje, iloć, ile kroć go wzywam. Jest to taki werset z Pisma Świętego, który dosyć mocno można powiedzieć, mocno się z Nim identyfikuje. Jest on na co dzień w moich myślach i wierzę, że Bóg jest ze mną, i gdy tylko odzywam się do Niego, to On mnie słyszy. Dzisiaj będziemy mówić o modlitwie. Jak modlitwa wygląda w naszym życiu? Czym właściwie jest modlitwa? Jak ona działa? Czy modlitwa to monolog, czy dialog? Jak właściwie się modlić? Czy Bóg wysłuchuje każdą modlitwę? Jak Bóg odpowiada na modlitwę? Dzisiaj w studio mam moich przyjaciół. Jest Kamelia z Łodzi. Sławek, Sławek, właściwie to nie wiem skąd jesteś. Z Począt. Warszawy jesteś. Mamy Gosię również, która jest tutaj miejscowa. Marka, który był również na poprzednim webinarze. Marek jest teologiem i wspiera nas tak bardziej od, można powiedzieć, strony duchowej. Nie ma tutaj wśród nas typowego duchownego z koloratką dlatego że różnie ludzie mają skojarzenia z tym my akurat to nasze przedsięwzięcie jest takim przedsięwzięciem można powiedzieć typowo społecznym gdzie chcemy pokazać że chcemy tutaj troszkę odróżnić się to znaczy kościół jest bardzo ważny w życiu i wszystkich zachęcam żebyśmy chodzili do kościoła natomiast istotną jest to że każdy z nas ty również możesz mieć swoją prywatną relację z Bogiem i o tym właśnie będziemy rozmawiać niektórzy mają Niedobre skojarzenia z duchownymi, i dlatego też staramy się sami o tym Bogu opowiadać, bo o tym również można. I nikt nam nie zabroni mówić o Bogu. Nawet apostoł Paweł mówił, że gdyby on miał przestać mówić o Jezusie Chrystusie, to kamienie by krzyczały. I dlatego my też tą drogą idziemy. Mamy też studio Roberta. Robert jest z pobliskiego Mszczonowa, więc niedaleko, a właściwie to jeszcze troszeczkę dalej od Mszczonowa, ale każdy z nas za chwileczkę, powie dwa słowa o sobie. Wojciech Orzechowski. Oprócz tego, że prowadzę Bliżej Boga Być cały czas na bieżąco działam również biznesowo. Jeżeli chcesz wiedzieć coś o mnie więcej, wystarczy, że moje imię i nazwisko wpiszesz do wyszukiwarki Google i bez problemu znajdziesz informacje o mnie, zobaczysz, czym się zajmuję. Natomiast Kamelia. Kamelia jest z Łodzi. Kamelia, kim jesteś? Przedstaw się naszym słuchaczom oglądającym. Um, studiuję na SP, przyjechałam z Łodzi. Kamelia, czy ty się stresujesz? Zobacz, nikogo tam nie ma prawie. Nie, żartuję, żartuję, Kamelia. Tak, złodzi. Studiujesz na ASP? Tak, na Akademii Sztuk Pięknych. Studiuję druk na tkaninie. Na co dzień staram się swoją relację z Bogiem budować. Wiem, że Bóg wysłuchuje rzeczywiście, i jeśli jeszcze nie odpowiedział na modlitwę, to znaczy, że odpowie w najbliższym czasie. Tylko po prostu potrzebujemy cierpliwości. Dziękuję. Sławek? Ja jestem ojcem dwójki chłopaków. Jestem też komendantem Szczepu Harcerskiego. To jest ta moja działka pracy z młodzieżą. I jestem też dyrektorem regionalnym w jednym z polskich banków. O, proszę bardzo. Gosia. Gosia jest córką korporacji, tak? Tak, Małgorzata, córka korporacji od ponad 20 lat, doświadczony menadżer. Zarządzam ludźmi, zarządzam projektami, współpracuję z wieloma osobami. Bardzo stresująca praca i modlitwa jest tutaj szczególnie ważna i szczególnie istotna. Prywatnie od ponad 20 lat bardzo szczęśliwa żona i bardzo szczęśliwa mama dwójki dzieci, córki i syna. Marek? Tak jak Wojtek mnie przedstawił, jestem teologiem, pasjonuję się Pismem Świętym. Ta księga kiedyś zmieniła moje życie i z łobuza, o tym łobuzie ostatnio troszeczkę opowiadałem, e, stałem się człowiekiem i to dzisiaj nawet mogę powiedzieć nie tyle wierzącym. Ja nie muszę wierzyć, ja wiem, że Pan Bóg jest, wiem. I myślę, że dzisiejsze nasze historie, te, które ja będę chciał opowiedzieć o modlitwie, będą kolejnym tego dowodem. Na co dzień pracuję z młodzieżą, jestem pedagogiem, e, organizuję różnego rodzaju wydarzenia, przedsięwzięcia, nawet muzyczne, mimo że muzycznie nie jestem zbyt rozwinięty, ale muzyka jest ważnym elementem naszej codzienności. Również ze Sławkiem się znamy właśnie z pracy z harcerzami i to też jest taki fajny element mojego życia. Pracując z młodzieżą, no człowiek się od razu też czuje jakoś tak młodziej, lepiej. Wspaniale. I mamy jeszcze Roberta. Robert Kuczek, mąż pięknej kobiety i również ojciec dwóch pięknych córek, a zawodowo pracuje w Fundacji Źródła Życia od 25 lat. Super, dziękuję serdecznie. Czyli jak widzicie, pochodzimy z różnych miejscowości i e, zajmujemy się różnymi rzeczami. Niemniej jednak w ogóle to nie przeszkadza nam, żeby e, codziennie być z Bogiem. I cieszę się, że tutaj jesteś, ponieważ jest to dowodem, że ty również wierzysz, że Bóg istnieje, nasz wspaniały Ojciec, który może nas wspierać, który jest tam gdzieś i wysłuchuje nasze prośby. Nasz webinar będzie wyglądał w ten sposób, że za chwileczkę każdy z nas powie swoje doświadczenie. Króciutkie, takie 7-8 minutowe. I podzieli się tym właśnie doświadczeniem, które sprawia, że ym, możemy jednoznacznie powiedzieć, że modlitwa w życiu naszym jest bardzo ważna i że istnieje Bóg Wszechmogący, który stworzył ten świat i który, i który nas wysłuchuje, który nas wspiera. To jest niesamowite, że możemy mieć tak wspaniałego przyjaciela i Ojca, który właśnie nas wspiera. Gdy każdy z nas opowie o swoim doświadczeniu, wtedy będzie trzyminutowa przerwa, a po przerwie zaprosimy Was do panelu dyskusyjnego, gdzie będziemy odpowiadać właśnie na pytania internautów. Więc no nie jesteśmy w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć, ale już po ostatnim webinarze stwierdziliśmy, że te pytania, które zostały zadane, one nie pozostaną bez odpowiedzi. Dzisiaj zespół naszych przyjaciół pracuje nad tym, żeby stworzyć właśnie do tych pytań odpowiedzi. I nawet jeżeli dzisiaj Twoje pytanie nie zostanie wyczytane, jeżeli może nie znajdziesz odpowiedzi, to zachęcamy, żebyś kontaktował się z nami, ponieważ na pewno udzielimy odpowiedzi, przynajmniej postaramy się udzielić odpowiedzi na każde pytanie, które padło. Wśród nas jeszcze jest tutaj cały zespół techniczny, który nas obsługuje i którym serdecznie dziękuję za to, że tutaj jesteście i wspomagacie nas. A także mamy. Kilka osób, które są na czacie i, i też ten czat będą obsługiwać. Mamy Tomka, który był tydzień temu serdecznie pozdrawiamy, który jest tam właśnie po drugiej stronie i z którym będziecie rozmawiać. Mamy dwóch Michałów i jeszcze innych przyjaciół, którzy nam pomagają, więc możecie zadawać pytania. Ja tylko, oczywiście tak techniczne pytanie do naszych wspierających nas przyjaciół, ile dzisiaj mamy osób zebranych przed kamerami, ponieważ nadajemy na Facebooku, nadajemy na YouTubie, a także na click Meeting to jest specjalny program, w którym też jest właśnie ten czat, na którym możecie zadawać pytania. Taka prośba do ciebie, jeżeli chciałbyś, żebyśmy się za ciebie modlili, to taka prośba napisz do nas. Możesz napisać na mailu albo właśnie w komentarzu. Te komentarze nie przepadają. Będziemy się modlić w konkretnych intencjach, właśnie po to, żeby, żeby Ciebie wesprzeć, żeby Bóg, żeby Bóg Ciebie wsparł. Cieszę się, że jesteś z nami Dostaliśmy dużo pozytywnych maili po ostatnim webinarze I dlatego zdecydowaliśmy się na kontynuowanie tych wydarzeń Takie wydarzenia będą średnio co pięć tygodni Będziesz się mógł z nami spotykać i rozwijać swoją duchowość i swoją wiarę Mam taki mail właśnie tutaj od Agnieszki Chmielowiec Która do nas napisała po... po ostatni webinarze i dziękuję nam za te wszystkie świadectwa. Pisze, że te świadectwa są właśnie mocno budujące i one sprawiają, że dzięki temu można jeszcze lepiej przybliżać się do Boga. I wierzyć, że on jest, że on istnieje i że, i że nas wspiera. Mam jeszcze jeden mail, ale jakoś ciężko mi go otworzyć. Za chwilę go przeczytam. Natomiast, czy już mamy odpowiedź? Ile jest internautów, którzy zebrali się łącznie? Michał, czy już mamy tą odpowiedź? W tej chwili na wszystkich około, około setki, tak? Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, czyli około setki internautów w tej chwili nas ogląda na YouTubie, na Facebooku i. Na klik Meeting i dziękuję Wam, że tu przyszliście. Mam taki wspaniały mail od Izabeli Korzec, która pisze: Bardzo mi się spodobała Państwa inicjatywa i muszę przyznać, że zainspirowała mnie do skreślenia tych słów. Niesamowite jest to, że postanowiliście ze swoim świadectwem życia przemówić w ten sposób do wielu. Wraz z mężem my sami również ewangelizujemy poprzez różne formy przekazu. Wiemy, ile to wymaga trudu pokonywać swoją strefę komfortu, i szczególnie Wam gratuluję tej inicjatywy. Specjalizujemy się w uczeniu Bożej Ekonomii, wielu pogubionych, zadłużonych chrześcijan. Jesteśmy katolikami, prowadzimy w całej Polsce konferencje, seminaria, kursy finansowe, stacjonarne i online oraz lekcje dotyczące edukacji finansowej po Bożemu. Zachęcamy, szukajcie nas. My też również was wspieramy, a Izabela Korzyst, gdyby chciał ktoś również kontakt do Izy, być może ona pomoże wam rozwiązać problemy, to piście, Będziemy starali się również was nakierowywać i tak, abyś ty również mógł znaleźć swoją, tą najlepszą ścieżkę w życiu, jeżeli już ją masz, to żebyś się na niej utwierdzał. Przechodzimy do doświadczeń. Rozmawiamy o modlitwie, o tym, że Pan Bóg wspiera nas i, wysłucha, i wysłuchuje nas za każdym razem, kiedy, kiedy go o to prosimy. Dzisiejsze doświadczenie, które, którym chciałbym się podzielić, to doświadczenie sprzed kilku lat. To niesamowite doświadczenie, o, które, które dotyczy mojego syna Kubusia. Wtedy on miał około sześciu lat i dosyć często nam chorował. I w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na zabieg wycięcia migdałów. To był czas, w którym cały czas blisko Boga byliśmy. Ale nie przyszło nam do głowy, żeby się w tej intencji pomodlić, czy oby na pewno operacja jest najlepszym rozwiązaniem. Czy być może nie ma jakiegoś innego sposobu, żeby jednak sprawić, żeby nasz syn nie chorował, a my, żebyśmy mogli szczęśliwie w życiu rodzinnym żyć sobie. I żona moja, Emilia z Kubusiem, odwiedzili lekarzy i lekarze powiedzieli, nie ma właściwie wyjścia, no, trzeba pozbyć się migdałków, ponieważ yy, yy, no, jest problem i w ten sposób można go rozwiązać. Ja myślę, że wielu z Was taki zabieg miało, bo jest to popularny zabieg i jest to faktycznie rozwiązanie Niektórych problemów zdrowotnych, i nie ja chciałbym, tylko żeby mnie ktoś źle zrozumiał, bo uważam, że medycyna dzisiaj jest na bardzo wysokim poziomie i lekarze bardzo mocno nam pomagają. I ja właściwie nie wyobrażałem sobie innego rozwiązania jak właśnie to wycięcie migdałków. I w pewnym momencie zgromadziliśmy się w naszej wspólnocie religijnej w kościele i jedna z sióstr w kościele mówi: Słuchaj, Wojtek. A czy nie przyszło ci do głowy, żeby pomodlić się w tej intencji? Jeżeli Bóg zechce, to może twój syn zostanie uzdrowiony. Jeżeli stwierdzi, że operacja jest dla niego najlepszym rozwiązaniem, zdecyduje się na operację. A ja tak sobie pomyślałem, no tak, w sumie jestem człowiekiem wierzącym, a nigdy do głowy mi nie przyszło, żeby się pomodlić w sumie za mojego syna Kubę. I zacząłem rozmawiać z Emilią. Ale ten zabieg był tuż, tuż, bo my żeśmy rozmawiali dosłownie w piątek, a w poniedziałek ten zabieg miał być wykonywany. I ja mówię, Emilia, może byśmy w takim razie przełożyli ten zabieg chociażby o dwa miesiące i zobaczymy, jakie Bóg będzie miał dla nas rozwiązanie. Po prostu pomodlimy się. Wtedy Emilia. Racjonalnie do tego podeszła i wcale się jej nie dziwiłem. Powiedziała: Wojtek, no jest już zabieg ustalony, jest termin, przecież no nie będziemy teraz tego przekładać. Lekarze przecież wiedzą, co mówią. I tak zasmuciłem się trochę, bo z jednej strony wiedziałem, że ona no racjonalnie do tego podchodzi, a z drugiej strony taką miałem nadzieję, że może Bóg nam pomógł. I pamiętam, skontaktowałem się z tą siostrą, Danusią zresztą, Danusia miała na imię, i mówię: Danuta, no jednak zabieg się odbędzie, bo ustaliliśmy z żoną, że to będzie takie rozwiązanie chyba jedno z lepszych. I Emilia pojechała na drugi dzień, jeszcze w sobotę potwierdzić. Kuba miał się znaleźć w szpitalu w poniedziałek. Już wszystko było dograne, termin zarezerwowany, i czekaliśmy do poniedziałku. W poniedziałek moja żona rano pojechała z synem do szpitala. I po dwóch godzinach wrócili Okazało się, że Jest strajk w szpitalu I niestety przez ten strajk Niektóre zabiegi zostały poprzekładane Byłem mocno zdziwiony Bo przecież wszystko było zaplanowane Ale mówię, Emilia, to bardzo dobrze się stało Że tak się stało, mamy czas na modlitwę I zaczęliśmy się modlić Zaangażowałem swoich przyjaciół My mocno żeśmy się modlili I prosiliśmy Boga, żeby nam wskazał w ścieżkę I żeby dał nam odpowiedź Czy do tej operacji powinno dojść, czy nie Zabieg został przełożony o dwa miesiące i poprosiłem lekarza przez ten czas, żeby zbadał jednak syna lekarza, który kierował go na zabieg, żeby, żeby go zbadał i żeby powiedział, czy, czy ten zabieg jest dalej konieczny lekarz odpowiedział, że no jest cały czas Kuba pod kontrolą i on widzi co się dzieje i nie mam potrzeby tego weryfikować. Więc udałem się do innego lekarza i potem już tam tydzień został do zabiegu, kiedy zaczęliśmy to weryfikować i Emilia mówi: "Słuchaj, no lekarz mówi, że powinniśmy jednak ten zabieg zrobić". Ja mówię: "Ale słuchaj, Emilia, ten lekarz tak naprawdę nie zbadał go podobnie, bo on Tutaj poszedł w tym kierunku, że jednak ten zabieg jest potrzebny, no bo już diagnoza została postawiona. Więc stwierdziłem, że zaangażuję innego lekarza. No i gdy trafiłem do innego lekarza i powiedziałem mu, że diagnoza została wydana, okazało się, że ten lekarz zna tego lekarza i stwierdził, że tamten ma bardzo, kom jest kompetentny i ma wszelkie tutaj uprawnienia, żeby tę diagnozę prawidłowo postawić, i on nie widzi tu potrzeby, żeby tego weryfikować od nowa. No zbadał pobieżnie kubę i stwierdził, że jednak. No, ten zabieg powinien być wykonany. No, mocno mnie to zasmuciło i okazało się, że Emilia no, również pojechała z Kubą w wyznaczonym terminie, w wyznaczonym dniu i ten zabieg miał być wykonany. Niestety, drugim razem okazało się również, że do zabiegu nie dojdzie. A to tym razem dlatego, że lekarz, który miał przeprowadzać zabieg, tym razem nie stawił się w szpitalu, ponieważ sam się rozchorował i ten zabieg nie mógł być wykonany. Natomiast nie było w tym czasie zastępstwa i okazało się, że do zabiegu tego nie doszło. Więc my dalej zaczęliśmy się modlić, mocno modliliśmy się. No i tak oczywiście sytuacja się powtórzyła po raz trzeci. Trafiliśmy do szpitala po raz trzeci. I wtedy ja byłem z synem w szpitalu. Pamiętam, spędziliśmy całą noc. Na drugi dzień syn miał być operowany, ale rano dostał gorączki. A więc zostały te wyniki pod, po, 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 ponowione. Lekarz przyszedł z powrotem, zbadał temperaturę i mówi: No, jest temperatura. Jeżeli ta temperatura się będzie utrzymywać, no to niestety nie możemy tego zabiegu wykonać. <laughs> ja sobie pomyślałem: To jest zbyt dla mnie skomplikowane, żeby to tak to właśnie wyglądało. No, jak to raz, drugi, trzeci zabieg przekładany, i zacząłem sobie zadawać pytanie: może jednak ten zabieg nie powinien być wykonywany? No niestety, syn się rozchorował, dostał jeszcze wyższej gorączki, okazało się, że ma dosyć dużą infekcję, lekarze go wypisali ze szpitala, no i po tygodniu mieliśmy dalej weryfikować. Ja wtedy podjąłem decyzję, że chyba to jest znak, żebyśmy jednak w tym kierunku nie szli. Okazało się, że na drugi dzień choroba minęła i nie było żadnych powikłań dalszych i większych, i stwierdziliśmy, że odłożymy ten zabieg w czasie. I od tamtej pory, co się ciekawego okazało, Kuba przestał chorować. Nie chorował miesiąc, nie chorował pół roku, nie chorował rok. Potem okazało się, że nie chorował kilka lat jeszcze i problem ustąpił. Na kontroli po pół roku lekarz stwierdził, że jeżeli syn już nie choruje, to może faktycznie problem się sam rozwiązał. Ale ja mówię, no właściwie sam to się nie mógł chyba rozwiązać, jeżeli diagnoza była jaka była. Stwierdziliśmy jednoznacznie, dla nas to był cud. To była ingerencja Boża. To był moment, w którym Bóg wysłuchał nasze prośby. I udało się. Do dzisiaj Kuba nie ma problemów ze zdrowiem i już ma ponad 16 lat, jest wyższy ode mnie, pełen wigoru, jest zdrowy i cieszymy się i dziękujemy Bogu, bo wierzymy, że to właśnie był moment taki, w którym to Bóg wysłuchał nasze prośby. Ja wiem, bo to na poprzednim webinarze rozmawialiśmy o tym, że niektórzy z Was mogą powiedzieć: No ale co ze mną? A dlaczego Bóg innych próśb nie wysłuchuje? Rozmawialiśmy o tym. Zachęcam wszystkich, żeby powrócić, bo ten materiał jest zarchiwizowany i można sobie posłuchać, jakie odpowiedzi wtedy wracały. A dzisiaj dzielimy się doświadczeniami, właśnie takimi, w których to Bóg te prośby wysłuchuje. I poproszę teraz Kamelię, aby do, podzieliła się z nami swoim doświadczeniem, również związanym z modlitwą. Proszę bardzo, Kameria. Generalnie myślę, że Bóg. Działa w bardzo zaskakujący sposób, często taki, którego z początku nie spodziewalibyśmy się. I tym samym ma w sobie coś z artysty, bo utarł się, utarł się taki stereotyp, że artyści potrafią działać właśnie w taki sposób dosyć zaskakujący. Jednak efekt końcowy jest zachwyca, jak gdyby daje. Niesamowite efekty później. Wydaje mi się, że Bóg właśnie podobnie działa i moje doświadczenie troszeczkę jest z tym związane. Miało miejsce kilka lat temu, żeby nie zapeszać, żeby nie spalić, powiem od razu, nie powiem o dziecku, którego dotyczy. Generalnie zaczęło się tak, że w mojej rodzinie miało mieć miejsce, miało mieć miejsce poród dziecka, które było, miało urodzić się z zespołem Tarnera bodajże. Miało być to dziecko upośledzone w jakiś sposób, które nie byłoby w pełni sprawne. Kiedy postawiono diagnozę, okazało się, że e, jest kilkanaście, dosłownie kilkanaście procent szans, że to dziecko może urodzić się jednak zdrowe. E, w rodzinie zapanowała taka dosyć e, y, taka nerwowa sytuacja, ponieważ no, wszyscy zestresowali się, zdenerwowali tym, że e, no, takie dosyć smutne wydarzenie będzie miało miejsce. Lekarze zaproponowali od razu, że, żeby usunąć to dziecko, żeby dokonać aborcji. Rodzice tego dziecka bardzo długo się mierzyli z tym, co powinni zrobić. I właśnie tutaj miała miejsce odgrywała bardzo dużą rolę modlitwa, ponieważ jako, że nasza rodzina jest wierząca. Zaproponowaliśmy, że będziemy modlić się w tej intencji, żeby Pan Bóg zadziałał w tej sytuacji i rozwiązał ten problem tak, jak On sobie tego życzy. Modliła się cała moja rodzina, również ta, która była z początku dosyć sceptycznie nastawiona wobec Boga. I w rezultacie modlił się również i nasze zgromadzenie w kościele. Modliliśmy się dosyć regularnie, i ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, tak jak już wcześniej mówiłam, Bóg umie zaskakiwać. Te szanse na poród zdrowego dziecka zwiększały się powoli. Moja ciocia, która miała być matką tego dziecka, bardzo długo mierzyła się z tym, czy wykonać badania, które Miały, mieć, miały dać jaśniejszy obraz, jednak zagrażały rozwojowi, rozwojowi tego dziecka. One, ona zdecydowała jednak, że tych badań nie zrobi, nie usunie później również tego dziecka. Pozwoli mu się rozwijać i będziemy się modlić. I stopniowo, 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 podczas gdy modliliśmy się, Bóg działał w tej sytuacji. I te szanse stopniowe się zwiększały. Niedługo przed porodem zwiększyło się do 90%, że dziecko urodzi się zdrowe. Kiedy, kiedy miał mieć miejsce poród, mój wujek, przyszły ojciec, tego dziecka, słuchał tego, podsłuchał taką rozmowę lekarzy, którzy mówili, że słuchaj, przyjedź tutaj, ponieważ mamy bardzo ciekawy przypadek. E, więc wywnioskował, że lekarze sami nie są jeszcze pewni, e, jak rzeczywiście sytuacja się potoczy. E, w rezultacie um, uczy... stał się cud i dziecko urodziło się całkowicie zdrowe. E, było dosłownie kilkanaście procent szans na samym początku. W rezultacie dziecko urodziło się... E, Całkowicie zdrowe, pełnosprawne, 10 stopni w skali Akbar, więc chwała Bogu i, i bardzo, cieszy, bardzo cieszyliśmy się z tego powodu. i Ta rodzina, która była sceptycznie nastawiona początkowo wobec Boga, jej, jej wiara się pogłębiła, i widzę, że Bóg działa na różnych płaszczyznach i potrafi zdziałać wiele cudów, jeśli mu tylko na to pozwolimy. Dziękuję, Kamalia. A czy ty modlisz się codziennie? Tak. A jak wygląda twoja modlitwa z Bogiem? Um, moja modlitwa z Bogiem jest... Um, staram się, żeby była szczera, ponieważ kiedy, e, kiedy modlimy się, e, nawet jeśli ta modlitwa nie jest piękna, jakaś górnolotnie ukierunkowana e, wobec Boga, że e, używamy wielkich słów, Chodzi o to, żeby ta modlitwa była szczera i żeby, te, żeby to, co mówimy, wypływało z serca. I właśnie tak staram się formować moje modlitwy i zwracać do Boga z tym, co aktualnie leży mi na sercu. I ufać mu, że on wszystko dobrze uczyni. A czy ty masz takie poczucie, że jak modlisz się, to Bóg Cię wysłuchuje? Tak, tak. Było um, dosyć sporo takich doświadczeń, o których um, właśnie przed chwilą mówiłam. Może nie um, aż tak spektakularnych bo wierzę, że Bóg działa również w takich nawet najmniejszych sytuacjach, w najmniejszych problemach potrafi pomóc i to jest piękne, więc wierzę, że rzeczywiście Bóg wysłuchuje modlitw. Nawet... Dziękuję. Mhm. Dziękujemy Kameli za to wspaniałe doświadczenie. Jak widać Bóg działa i modlitwy zostają wysłuchiwane. Dziękuję, że jesteś i że słuchasz nas, że oglądasz. Bo to właściwie robimy dla ciebie, dla nikogo innego, po to właśnie, żebyśmy się mogli wspólnie przybliżać do Boga. Dostałem informację, że liczba oglądających przekroczyła 150, więc bardzo się cieszymy z tego powodu i zachęcamy teraz Sławka, żeby podzielił się swoim doświadczeniem. Zaryzykuję takie stwierdzenie na początek, że. My nie zawsze nawet musimy się modlić, e, jeśli chodzi o otrzymanie takiej odpowiedzi od Boga od razu. Czasami jest tak, że Bóg wie, że to On musi wyciągnąć tą pierwszą tą pierwszy, tą rękę do nas i On wie, że tego akurat my potrzebujemy. Znając nasz charakter, znając nasz, nasze życie, całe doświadczenia z Nim, Także nie zawsze trzeba się jakby, nie trzeba tego robić pierwszy. Tak? I to jakby teraz opowiem Wam doświadczenie mojego przyjaciela Macieja. Poprosiłem go o zgodę oczywiście przed programem, żeby nie było, że to jakieś prawa autorskie są. Jakieś półtora roku temu Maciej miał straszne życie. Miał problemy z narkotykami, miał problemy z alkoholem. A miał długi straszne, które ciągnęły się za nim jeszcze sprzed okresu, kiedy trafił do więzienia, więc jak wrócił do rodziny, um, miał takie poczucie bezsensowności, tak jakby ciągnął życie z dnia na dzień, tylko po to, żeby przeżywać każdy dzień. Miał, ma dwójkę dzieci e, Weronikę dzisiaj to jest 13-latka, i, i Oskara, jedenastolatni chłopiec masz wspaniałą żonę Martę i nie wiem, ile ma lat, ale mm, i, e, i był taki dzień, kiedy dzieci były w szkole, Marta była w pracy, a, a Maciek już miał wybrane miejsce na popełnienie samobójstwa. Wybrał piwnicę, do której rzadko ktokolwiek schodzi i zagląda. I... Mm, gdy wszyscy już wyszli do swoich obowiązków, on e, poszedł w to miejsce i zawiązał sobie pętlę na szyi, stanął na stołku i takie miejsce wybrał, że jak kopnie stołek, to żeby on na pewno nie mógł już sięgnąć go. Więc wszedł na, wszedł na ten stołek, powiesił się e, na tym sznurze, odkopnął, przepraszam, no, kopnął stołek i wisiał przez chwilę. I miotając nogami, w zasadzie czekał już tylko na śmierć, bo ona przychodzi powoli i on na nią czekał. I w pewnym momencie poczuł stołek pod nogami, pod stopami. I w tym momencie zdjął sznur z siebie, zrozumiał, że robi coś dziwnego i że, że to nie jest droga. Wybiegł stamtąd i pobiegł do pierwszego miejsca, gdzie przyszła mu do głowy jakaś pomoc, i pobiegł do pierwszego kościoła, gdzie tylko. No, to po prostu do najbliższego, jaki był e, w pobliżu. I tam usłyszał od osoby duchownej po prostu takie wiecie, e, że no, jesteśmy wszyscy ludźmi, mamy swoje problemy, że on, on widzi, że tutaj jakiś zagubiony jesteś, żeby przyszedł po prostu nam sze. I on stamtąd wyszedł i zrozumiał, że od człowieka nie ma co liczyć na pomoc. Że to jest, że to jest zły sposób na jakby poradzenie sobie z problemem. I przez kolejne tygodnie, przez trzy tygodnie, w tym samym miejscu, o tej samej porze wracał e, metrem, i w metrze, przy metrze była jakaś ekipa, śpiewali coś o Bogu. On nie za bardzo wiedział nawet co, ale mijał tych ludzi co, co tydzień, więc zatrzymał się i zaczął słuchać o Bogu. I wtedy, wiecie, taki piorun go strzelił, że, że to jest to, że to jest odpowiedź na, na jego potrzebę, że to Bóg. E, I dokładnie rok temu on oddał swoje życie Bogu. Tak po prostu. Z dnia na dzień gdzieś postanowił, że on Bogu odda swoje życie. Jego życie się mocno zmieniało. On zaczął poświęcać swój czas na służbę innym osobom. Jeździł do znajomych, pomagał, sprzątał, wynosił, nosił jakieś ciężary. Robił bardzo wiele rzeczy, ale robił to sam. I miesiąc temu byliśmy na takim spotkaniu z przyjaciółmi, siedzieliśmy i. Wiecie, to jest tak, że czasami po prostu coś zobaczymy. Duch Święty, ja wierzę, że Duch Święty pokazuje nam pewien obraz pewną sytuację i ja zauważyłem, że między nim a jego małżonką jest taka nienaturalna, taki nienaturalny dystans, jak tu mniej więcej między naszymi tutaj przyjaciółmi i oni nie są małżeństwem. Więc jest taka przerwa i ja zrozumiałem, że coś jest nie tak i mówię: Boże, jeśli ty chcesz, żebym ja coś zrobił w tej sprawie, bo widzę, że coś jest nie tak, a, a miłuję ich jako przyjaciół, to, to śmiało wykorzystuj mnie. I na, cisza, nie? Po chwili Maciek wstaje i wychodzi z pokoju. No to ja mówię, Boże, czy ja mam wyjść i porozmawiać z Maciekiem? No i słyszę, że tak, tak, powinieneś, nie? Tak, idź. No to wstałem, wszyscy się paszą na mnie. Ja wstałem, wyszedłem za Maciejem i mówię: Maciek, może pogadamy? A on mówi: Nie, stary, daj mi spokój. W ogóle wkurzony jestem, nie mam ochoty. I poszedł sobie. Ja stoję na tym korytarzu, mówię: Panie, no to czego ty chcesz ode mnie? No, miałem wyjść, wyszedłem. I taki od razu odpowiedź: porozmawiaj z jego żoną. No to zajrzałem do sali, wołam tą jego żonę Martę. Marta wyszła z sali. I ja mówię, Marta, no widzę, że coś jest nie tak, powiedz co. A ona mówi, nie wiem, Sławek, ym, zastanawiamy się nad rozwodem, y, to jest chyba zły moment, po prostu wiesz. Ym, no, nie umiem tego wytłumaczyć, nie rozumiemy się, cały czas się kłócimy, to, to nie jest tak, jak powinno być. Ja mówię zaraz, Marta, to, to jest rozwiązanie, to jest problem, to ty kolejny problem chcesz dorzucić do swojego życia. Macie dwójkę dzieci, to jest, to jest problem, to nie jest rozwiązanie. I usiedliśmy na ławce. I zaczęliśmy tak chwilę rozmawiać. Ja mówię, ja chyba wiem, w czym leży, w czym tkwi problem. Ty nie rozumiesz Maćka, nie rozumiesz tego, co on teraz, jak on teraz fruwa. On żyje blisko Boga i żyje blisko ludzi, służy tym ludziom, czerpie z tego radość, ale ty tego nie widzisz, bo ty jesteś w domu albo w pracy. Po prostu nie, nie możesz tego dzielić razem z nim. I, I ona y, mówi, że może faktycznie tak jest. Ja mówię: słuchaj, dzisiaj jest spotkanie. Umówiliśmy się, że pojedziemy do naszej przyjaciółki Eli i będziemy jej pomagać. Słuchaj, y, pojedź z nami. Weź Maćka i pojedź z Maćkiem. A ona mówi: Nie mogę, bo idę do pracy. I ja mówię: Jeżeli ta praca koliduje z waszymi wspólnymi, znaczy takim spędzaniem czasu, to znaczy, że jest to praca do kitu. No, i ona mówi: Wiem, narzekam na tą pracę i, i sama nie wiem, co mam zrobić. I ja mówię: No, pf, możesz, możesz dzisiaj pokazać Maćkowi, że jest ważniejszy dla ciebie. E, I słuchajcie, i ona wstała, poszła do telefonu, napisała sms do swojej szefowej, że ona rezygnuje z tej pracy. I naprawdę, słuchajcie, to był dobry krok, dlatego że ona była z tej pracy niezadowolona. Była tam wykorzystywana, mało zarabiała, więc ja myślę, że jej czas wolny jest więcej wart niż to, co ona tam zarabiała. I ona zrezygnowała z tej pracy tu i teraz. I ja mówię, chwała Panu, teraz już tylko jego wola. Nie? I nagle Maciek wszedł do sali. I ja mówię, Maciek, chodź tutaj. A on mówi, daj mi spokój, nie mam ochoty. Ja mówię, chodź Maciek, coś zobaczysz. Ja mówię, zobacz, co Marta zrobiła. No i Marta mu pokazuje telefon i on czyta, nie, że rezygnuje z pracy, dziękuję za współpracę, coś tam jeszcze było, parę słów i tak dalej. I on przeczytał i rzucił się na Martę, zaczął ją przytulać. Nie puszczał jej przez parę minut. Ja mówię, słuchajcie, yy, chciałbym z wami jeszcze porozmawiać na boku. I stanęliśmy w rogu, także tam było jakieś zamieszanie, gdzieś tam znajomi wstawali, schodzili sobie, coś tam rozmawiali. Tak, jakby taka nienaturalna znaczy naturalna przerwa się zrobiła w dyskusji. I ona, i, i tak rozmawiam z nimi i mówię, słuchaj Maciek, Marta chce z Tobą spędzać czas, yy, a Ty chcesz spędzać czas z Bogiem. I teraz powiem Ci coś, yy, zabraniam Ci, Pomagać ludziom. A Maciek mówi, stary, nie rób tego. Nie odbieraj sensu mojego życia. Ja mówię, Maciek, ja ci to teraz mówię. Zabrania. I zobaczysz, wszystkim rozpowiem, i nikt cię nie zaprosi do domu, żeby ci, żebyś mu pomagał. A mówi: Sławek, nie możesz tego zrobić. nie na wizycie, nie możesz tego zrobić. Ja mówię, dobra, ale mam jeden warunek. On mówi jaki? E, wszędzie będziesz zabierał ze sobą Martę. No i Maciek zaczął się śmiać. Mówi, dobra, ha. zgadzam się. No i y, połączyłem ich ręce, bo bo mimo wszystko taki dystans jeszcze tam gdzieś się utrzymywał, połączyłem ich ręce i zaczęliśmy się modlić. I mówię, Panie, ty widzisz, że takimi słowami się modliłem. Mówię, panie, ty widzisz, y, y, stoi Marta, stoi Maciej, oni y, jednocześnie szukają i Ciebie. I między sobą szukają jakiejś nici, porozumienia. Ty, ty możesz to zrobić, ty nie jesteś ograniczany. Możesz to zrobić i, i ty chcesz to zrobić. Także jeśli usłyszysz teraz, Amen, na koniec modlitwy, to tobie nawet nie wypada tutaj nie zadziałać. No i oczywiście oboje powiedzieli Amen, przytulaliśmy się. Za chwilę gdzieś tam z sali dzieci przybiegły, przytulili się do nas, i słuchajcie, staliśmy w sześć osób. Przytulaliśmy się tam nienaturalnie. Ktoś tam podszedł, na, znaczy naturalnie. E, ktoś tam podszedł jeszcze, w ogóle nie był w temacie, ale zobaczył, że się przytulamy, przytulił się gdzieś tam z boku. I tak sobie staliśmy przez chwilę. Ja tak pomyślałem sobie, że no, na pewno głupio wyglądamy, ale jest miło, więc stoimy sobie. Ale to nie jest koniec. E, tydzień później Marta do mnie zadzwoniła i mówi, że dostała pracę, e, dzięki której nie musi wychodzić nawet z domu. Po prostu dostała jakieś ankiety, gdzieś tam sobie dzwoni, y, sprawdza jakąś opinię i te same pieniądze, co wcześniej. Ja mówię, Marta, widzisz, zrezygnowałaś z czegoś po części dla męża, po części dla Boga. Y, wiedziałaś, że to tak ma być, że Ty jesteś odpowiedzialna za rodzinę przed Bogiem i zrobiłaś to, więc idź dalej, nie? I. Y, y, dokładnie przedwczoraj dostałem SMS-a od. Y, od jej męża, że ona postanowiła też oddać swoje życie Bogu. I jeden dzień modliłem się i pytałem Boga, jak ja powinienem do niej teraz zadzwonić i, i co jej powiedzieć, bo na pewno oczekuje tego telefonu ode mnie. I, i wczoraj zadzwoniłem i mówiłem: Marta, yy, gratuluję decyzji. No nie, to jest na pewno dobra decyzja. Ty tak jak nie żałowałaś z, z zakończenia pracy tam, gdzie to nie pasowało do twojego życia, do, do męża, do dzieci. Um, I Bóg ci dał pracę tak samo tutaj. Ty oddałaś swoje życie właśnie Bogu i On zobaczysz, jak to wszystko ładnie poukłada teraz. I, I Marta powiedziała, że gdyby nie tamta rozmowa, gdyby nie tamto spotkanie, to nie byłoby jej teraz przy Bogu, nie byłoby tej decyzji, nie byłoby na serio, nie byłoby jej małżeństwa. I mówię to nie na chwałę swoją, tylko na chwałę Bogu, bo Bóg działa. I naprawdę życzę Wam wszystkim, żebyście chociaż raz dziennie poczuli taki prąd od Boga, gdzie Bóg pokazuje Wam, zrób to, nie pożałujesz, zrób tamto albo zastanów się, może to zrobić. Nie odrzucajcie tego głosu, bo to jest to sumienie, to jest ten duch święty, który do Was mówi, że właśnie teraz działaj. Nie, nie za rok, nie za miesiąc, nie jak skończysz tam to, co teraz robisz, tylko od razu teraz. I tego życzę wam od siebie. Dziękuję serdecznie. Sławek, ile w dziennie się modlisz? No właśnie myślę, że cały czas, to jest cały dzień spędzam rozmawiając z Bogiem i w zasadzie dyskutując z Nim nawet najprostsze rzeczy. Nawet łapię się na tym, że czasami idę spać i nie czuję wyrzutów sumienia, że się nie pomodliłem na koniec dnia, bo w zasadzie cały dzień... Gdziekolwiek jestem, czy w pracy, czy jak spaceruję z dziewczyną, to cały czas jest po prostu rozmowa z Bogiem. Niesamowite, dziękuję za takie wspaniałe doświadczenie. Chwała, Chwała panu, Bogu. amen. Jeden z takich maili, który jeszcze otrzymaliśmy od was, od internautów, był mail od Szymona, który mówi: właśnie po poprzednim webinarze, ja do końca to tak nie zdawałem sobie sprawy, że to może być tak, że Bóg może błogosławić w biznesie. A wyobraź sobie, że kupiłem mieszkanie w tym mieszkaniu. Pierwszą rzecz, jaką znalazłem, było Pismo Święte. Od tamtej pory zacząłem czytać Pismo Święte, i Pismo Święte czuję, jak zmienia moje życie. To jest niesamowite. Szymon, trzymaj tak, jeżeli nas oglądasz, jeżeli będziesz miał jakieś pytania, pisz do nas, a ja widzę tu i nasi goście mają Pisma Święte. Niech każdy z was zastanowi się właśnie na takim fragmentem, może przyjdzie wam do głowy, którym chcielibyście się podzielić z naszymi internautami, w którym dokładnie można wyczytać, że warto modlić się do Boga, że modlitwy są wysłuchiwane, że Bóg może nam błogosławić, jeśli się modlimy. Jeżeli macie takie fragmenty, to zachęcam, poszukajcie teraz, jak Gosia będzie opowiadać swoje doświadczenie i właśnie będziemy się Nimi modlić, a ja przypominam: oglądasz wydarzenie bliżej Boga być webinar. Gdzie staramy się przybliżać do Boga, gdzie mówimy o Bogu, o tym, jakim on jest naszym wspaniałym ojcem i o tym, że on jest, faktycznie, że istnieje, że stworzył nas świat, że nas wspiera. Jeżeli jeszcze nie polubiłeś naszego profilu na Facebooku, to zapraszam, dołącz do nas, facebook.com. ale na bliżej Boga być I, i zachęcam cię, żebyś czytał nasze posty, które wspierają w życiu codziennym. A teraz zapraszam Gosie, aby podzieliła się swoim doświadczeniem. Słyszeliśmy bardzo spektakularne doświadczenia, bardzo budujące o tym, jak Bóg pomaga w takich trudnych sytuacjach, jak jest choroba czy trudny problem w rodzinie. W związku z tym, że pracuję w korporacji i w prac pracuję tak naprawdę w korporacjach już ponad 20 lat, chciałam się podzielić paroma doświadczeniami dotyczącymi pracy. Ale zacznę od takiego yy, odpowiedzenia tego, że tak naprawdę od wielu lat modlitwa jest dla mnie absolutnie niezbędna. Codziennie. Nie ma dnia bez modlitwy, kiedy wstaję, y, mówię po prostu dzień dobry Boże y, i dziękuję za kolejny dzień. I powiem Wam, że kiedy y, dziękuję się za ten dzień, który nadchodzi, to dzień nie może się zacząć źle. Bo kiedy jesteś wdzięczny za coś, to nie możesz przejść na narzekanie. Więc wchodzę od razu z, na dobry dzień. Potem mam krótką modlitwę z rodziną, zawsze czytanie jakiegoś tekstu biblijnego i co jest ważne, że na ogół staramy się albo pomyśleć, albo powiedzieć o czymś co nas ciężkiego w, w tym dniu czeka. I to może być coś prywatnego, to może być trudny egzamin w szkole, zaliczenie moich dzieci, to może być bardzo ważne spotkanie moje biznesowe. To może być spotkanie z szefem, to może być spotkanie z trudnym pracownikiem, to może być rozwiązy rozwiązywanie konfliktu albo sfinalizacja jakiegoś ważnego projektu. Nieważne, yy, ważne, żeby wiedzieć, że o każdą taką rzecz mogę poprosić Boga i to jest czas, żeby faktycznie prosić. Jak Bóg odpowiada? W różny sposób. Odpowiada przez prowadzenie. Odpowiada przez działanie i odpowiada przez Słowo Boże, właśnie to, które trzymam w rękach. I bardzo często zdarzało mi się, że kiedy się modlę albo myślę o jakimś problemie, albo po prostu modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, po prostu z Nim rozmawiam, otwieram Biblię i tam znajduję odpowiedź na moją modlitwę. Czasem Bóg odpowiada na Facebooku i opowiem teraz takie doświadczenie, które już z niektórymi osobami się dzieliłam w bardzo trudnym momencie w mojej pracy. Bo niestety praca w korporacji, zresztą w ogóle praca potrafi być bardzo, bardzo stresująca. Stwierdziłam, a niech to, dosyć mam, jest za trudno, nie chcę, nie podoba mi się. Ja akurat pracuję w marketingu online, więc to jest akurat taki rynek pracy, gdzie mogę niemalże przebierać w ofertach. Nie ma problemu ze zmianą i ze znalezieniem nowej pracy. I pomyślałam sobie, nie będę się męczyć, bo po co? Zmienię pracę i tyle. Zrobiłam sobie piękne, update, owa... przepraszam, uaktualniłam CV, dałam na odpowiedni profil i zadowolona z siebie, jeszcze pomyślałam sobie, że jeszcze się pomodlę, żeby Bóg pobłogosławił mi i pomógł mi znaleźć naprawdę taką dobrą pracę. I otwieram Facebooka, i tam pierwszy, dosłownie pierwszy wpis, jaki przeczytałam. Nie pamiętam już dokładnie, ale mniej więcej tak było. Czy naprawdę myślisz, że Bóg dał, cię, yy, dał ci złego szefa, żebyś się męczył? Czy naprawdę myślisz, że Bóg postawił cię w tej pracy, żebyś się męczył? Czy naprawdę myślisz, że Bóg chce, żebyś cierpiał? A może Bóg chce, żebyś pokazał innym swoim zachowaniem, jak chrześcijanin reaguje na takie sytuacje? A może Bóg chce, żebyś tam gdzieś w miejscu pracy opowiadał ludziom o Bogu? Wiecie co, z jednej strony tak sobie pomyślałam, no y, Bóg chyba siedzi koło mnie na ławce. Poczułam się tak, jakby do mnie bezpośrednio powiedział. Z drugiej strony trochę się poczułam, jakby mnie tak po twarzy obił. Y, I zaczęłam się modlić. I y, wycofałam profil, y, znaczy CV z tego profilu. Nie szukam już pracy. A zaczęłam się modlić o moją szefową. Zaczęłam się modlić o prezesa firmy i zaczęłam się modlić o projekty, które prowadzę, i w przeciągu kolejnych kilku tygodni tak naprawdę można powiedzieć, że jest pasmo sukcesów, pomimo konfliktowych sytuacji yy, bardzo dobrze dogadujemy się z całym i zarządem i z szefem, projekty idą bardzo dobrze, pełny sukces, a jednocześnie yy, mam też dużo okazji, żeby opowiadać i w pracy też ludziom o Bogu. I to są takie rzeczy, kiedy, jak widzę, jak Bóg odpowiada na modlitwy, nie można powiedzieć, że Boga nie ma. Nie można powiedzieć, że Bóg nie słucha i Bóg nie odpowiada. Po każdym takim doświadczeniu czuję, że Bóg jest blisko i interesują go absolutnie każde nasze problemy małe, duże, rodzinne, w pracy, jakiekolwiek. Muszę się przyznać, czasami się tego wstydzę, ale stara mi, zdarza mi się pomodlić, jak spieszę się na jakieś spotkanie biznesowe, zdarza mi się pomodlić, żeby szybko znaleźć miejsce parkingowe. I zawsze znajduję. Koleżanki nawet z pracy śmieją się ze mnie, że ja to mam szczęście. Mówię to nieszczęście, to Bóg. I Bóg chce być z nami absolutnie, nawet w takich drobnych rzeczach. Co jeszcze? Tutaj się padało pytanie jak często się modlimy i również odpowiem to jest cały dzień. To może być przez chwilę, to może być modlitwa na kolanach, to może być modlitwa z Biblią w rękach, wszystko jedno. Ale podzielę się jeszcze jednym doświadczeniem, który pokazuje, że z Boga nie wolno się naśmiewać, że Boga trzeba szanować. Bo Bóg jest kochający, ale Bóg jest potężny i wymaga również szacunku. Yy, wiele lat temu, kiedy moja modlitwa może jeszcze trochę wyglądała gorzej, nie miałam czasu, żeby się pomodlić rano, i tak sobie myślałam, jak będę jechała samochodem do pracy, to to jest taki dobry moment, żeby się pomodlić. Jadę powoli uliczkami osiedlowymi, yy, nikt mi nie przeszkadza, nie muszę w tym czasie nic robić, zajmować się dziećmi, szykować do pracy, coś pracować jeszcze na komputerze. Akurat jest wolny czas, w czasie jazdy samochodem. No i któregoś dnia jadę samochodem, i dokładnie w tym czasie, jak się szybko, tak i dosyć pobieżnie modliłam do Boga, pf, w bok wjechał mi samochód. Wypadek aż mnie przestawiło, tak miałam wrażenie, że mnie o Bóg, w bok przestawiło. Ale znowu miałam wrażenie, że mnie tak trochę Bóg pf, po twarzy wychował, i nauczył szacunku do siebie. Bo jeżeli z Nim rozmawiam, to powinnam skupiać na tym całą swoją uwagę. Wiarę, szczerość. Ta modlitwa naprawdę powinna być takim czasem dla mnie i dla Boga. Wtedy możemy się zbliżać do siebie, ja mogę go na spokojnie słuchać i mogę też wypowiadać. I już na sam koniec, co jeszcze? Yy, niesamowita część i chyba najważniejsza część modlitwy to są podziękowania. I mam już taki trochę rytuał, że jak się kładę wieczorem do łóżka, to dziękuję za męża. Za dzieci, za pismo święte, za pracę, za dom. I wiecie, nawet jeżeli w ciągu dnia czasem jakiś konflikt z mężem się pojawi, to jeżeli ja Bogu dziękuję za męża, to ja się nie mogę na niego gniewać. To ja rano wstaję i ja go znowu kocham. A nawet jeżeli się wkurzę na dzieci, a to niestety się czasami zdarza, to jeżeli ja wieczorem podziękuję Bogu za dzieci, które mam, za to ogromne błogosławieństwo, to ja rano nie mogę wstać zła na te dzieci. I jestem faktycznie ponad 20 lat szczęśliwą żoną po różnych, jakby po, po różnej historii, ale teraz naprawdę mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwą żoną, szczęśliwą matką córki, która ma 16 lat i syna, która ma 11 lat. Jestem menadżerem, który osiągnął jakiś sukces, i absolutnie. Niczego z tego nie byłoby bez Boga. Amen. Dziękuję serdecznie. To jest niesamowite, kiedy Bóg działa w życiu, a my możemy się tym dzielić. Kamaria, pozdrowienia od internautów dla ciebie. Właśnie przed chwilą dostałem nawet SMS. Tutaj super jesteśmy pod wrażeniem historii Maćka, o której odpowiedział Sławek. Pewnie za chwilę będą komentarze co do Gosi. Prawie dobiliśmy do 200 oglądających nas w internecie. Cieszymy się bardzo, bo to wszystko, co robimy, robimy ku fale Pana, ale również dla Ciebie. Jeżeli tylko chcesz się przybliżać do Boga, to możesz oczywiście z nami być. Agnieszka napisała prośbę o modlitwę za Zakubusia, o bezpieczny poród i aby chciał trwać w życiu przy Bogu. Mocno modlimy się w tej intencji. A jeżeli chodzi o Pismo Święte, Kamelia, chyba masz jakiś fragment dotyczący modlitwy? Były to pierwsze słowa, które otworzyłam przed chwilą. Brzmią tak. A skąd? Z jakiego? Jest to psalm 139. Taki podtytuł tego psalmu to jest Wszechobecność i wszechwiedza bo, pana. I słowa pochodzą z czwartego wiersza. Jeszcze powiem, nie ma, język, nie ma słowa na języku moim, a ty panie już znasz je całe. Kiedy pan Bóg. Właśnie zwracamy się do Pana Boga z jakąś prośbą, a on odpowiada jeszcze w trakcie tego, jak się modlimy. To jest niesamowite. Mnie zawsze urzekają historie ze Starego Testamentu i właśnie mam otworzoną historię z Księgi Daniela, kiedy to Dariusz, król Dariusz, Ustanowił Daniela właśnie zwierzchnikiem tam wszystkich mędrców, którzy wtedy na dworze u niego byli. Ale właśnie ci mędrcy i satrapowie mocno zazdrościli Danielowi tego, że właśnie Daniel, który jest wzięty do niewoli, sprawuje taką niesamowitą władzę u króla Dariusza na dworze. I oni wtedy uknuli podstęp. Zaproponowali, Właśnie oni wszyscy, zwierzchnicy, namiestnicy i satrapowie, doradcy i rządcy. Doradzili Dariuszowi, żeby wprowadził właśnie e, taką ustawę, która zakazuje w ciągu 30 dni modlić się do kogokolwiek innego niż do samego króla Dariusza. Chcieli go wywyższyć. Król Dariusz e, po, spodobał się mu ten pomysł, i e, no niestety zgodził się, a e, podbił to swoją pieczęcią, podpisał, a niestety w tamtych czasach to, co było podbite i podpisane przez króla, nie mogło zostać wycofane. A nie wiem, czy wiesz, Daniel. Pomimo, że był w niewoli, non-stop był wierny Bogu. I jak Pismo Święte mówi, trzy razy dziennie klękał i zwracał swoje oczy ku Jerozolimie i modlił się do Boga Wszechmocnego właśnie o to, aby Bóg z nim był, ale był także stałym narodem izraelskim. I wtedy to podczas jednej z takich modlitw właśnie ci, co uknuli podstęp, podejrzeli go i donieśli królowi. Niestety za złamanie tego, tej ustawy, te, te, tego, tego nakazu groziła śmierć. I tak się stało, że Daniel został wrzucony do jaskini lwów. Król wiedział, że jest to podstęp, bardzo mu się to nie podobało, bo lubił Daniela i utrzymywał z nim bliskie kontakty, przyjaźnił się z nim. Król niestety płakał nad tym, ale nie mógł wycofać swojego rozkazu, i w pewnym momencie kiedy już wrzucono Daniela, tu Pismo Święte mówi w księdze Daniela w szóstym rozdziale, osiemnasty werset, czytam akurat z Biblii tysiąclecia, od osiemnastego wersetu, przyniesiono kamień, zatoczono na otwór jaskini lwów, król zapieczętował swoją pieczęcią, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Niestety Daniel został sam w lwiej jaskini. Zdany tylko na siebie. I to byłaby prawda, oczywiście, ale niestety tak nie było, ponieważ z Bogiem, z Danielem był kto? Właśnie Bóg. I tu pismo święte mówi, że gdy król odszedł do swego pałacu, pościł przez całą noc, pościł, był w kontakcie z Bogiem, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen odszedł od niego. Rano o świcie król udał się spiesznie do jaskini lwów. I gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić do lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu, żyj wiecznie! Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego, a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini Lwów. Nie znaleziono na nim żadnej rany, bo Daniel zaufał swojemu Bogu. Jak mówi Pismo Święte, na rozkaz króla przeprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela i wrzucono do jaskini Lwów i ich samych ich dzieci i żony nim jeszcze Wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. Jakie to jest niesamowite być z Bogiem, bo pismo święte samo pokazuje nam, że gdy jesteśmy blisko z Bogiem, on nas wspiera i jest przy nas. Oczywiście wychowuje, pokazuje właściwe ścieżki, walczy z naszym kronobnym charakterem, ale jeżeli tylko oddasz serce swoje Bogu. Duch Święty będzie mógł zmiękczyć to swoje serce, to w Twoim życiu nastąpią niesamowite rzeczy. Będziesz mógł doświadczyć niesamowitych doświadczeń. Spotkasz samego Boga, który będzie Cię prowadził tutaj ścieżkami tego życia na Ziemi, które nie jest proste, gdzie ciężko. Często znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, gdzie nie zawsze jest nam dobrze i miło, ale o wiele lepiej jest z Bogiem, bo wiemy, że on na nas czeka i tam kiedyś po śmierci będziemy mogli stanąć na drugim brzegu i spojrzeć właśnie mu prosto w oczy. On wtedy nas przytuli i zrozumiemy wtedy dokładnie wszystko. Marek, teraz Twoja kolej. Podziel się z internautami swoim doświadczeniem. Proszę bardzo. Jednym z magnesów tego spotkania było pytanie: jak działa modlitwa? Nie wiem, czy inni będą w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale ja od tego zacznę i powiem, że nie wiem, jak działa modlitwa. Może sam się dowiem od Was gdzieś w naszych późniejszych dyskusjach, ale chcę powiedzieć, że według mojego zrozumienia, to modlitwa jest jedną z najlepszych technologii, jakie istnieją w naszym bardzo technologicznym świecie. Bo jeżeli żyjemy w świecie różnych fal, zasięgów, i podobno według pewnych badań, kiedy nie mamy zasięgu w naszym telefonie, kiedy gubimy Wi-Fi, to jest jedno z bardziej stresujących doświadczeń, takich codziennych. Zatem, jeżeli modlitwa jest dostępna wszędzie, a jej prędkość pokonuje odległości kosmiczne, to znaczy, że jest najbardziej rozwiniętą technologią, która jest dostępna każdemu z nas. Bardziej chciałbym się skupić na tym, jak działa modlitwa, tak praktycznie, nie jak działa mechanicznie, bo tej mechaniki nie znamy, ale jak w naszym życiu to, co mówimy do Pana Boga, w jaki sposób możemy usłyszeć odpowiedź. I zaczynając jeszcze jedna taka, może trochę technologiczna uwaga, bo może nieraz słysząc modlitwa, modlitwa to musi być takie dobre narzędzie, czyli narzędzie, które pozwoli nam się skomunikować z Panem Bogiem. Tak jak zainwestujemy w dobry telefon, to będziemy mieć w nim dobry internet, będzie robił dobre zdjęcia, będzie dobry, dobre narzędzie, dobre efekty. Więc jeżeli się nauczymy modlić, to będziemy mieć dobre efekty. Chciałbym powiedzieć, że modlitwa w moim zrozumieniu nie jest narzędziem, nie jest też jakimś sposobem, że jak... Będę się modlił, będę przyjmował kolejne pozy. Prawdopodobnie według jakiejś książkowej wersji najlepiej byłoby uklęknąć, zamknąć oczy, może złożyć ręce albo rozłożyć ręce. I wtedy, jeżeli zrobię to we właściwy sposób, taki podręcznikowy, to to będzie najlepsza wersja do przekazania mojej myśli do Pana Boga. Jest mi bardzo blisko do tego, co mówił Sławek, że modlitwa jest dla mnie bardziej stylem życia, kiedy otwieram oczy to Pan Bóg już tam jest. Tam, gdzie ja otwieram oczy. On był obok mnie przez całą noc i to jest niezwykłe, że gdziekolwiek my jesteśmy, ilekolwiek nas jest, to Pan Bóg jest już tam właśnie wszędzie. I towarzyszy nam w każdym momencie. Psalm, który przytaczała Kamelia 139, on mówił między innymi o tym, że Pan Bóg wie o nas wszystko, zna każdą naszą myśl, każde nasze słowo, zanim jeszcze je wypowiemy. Więc to mi mówi o tym, jak... Niezwykły jest Pan Bóg. Jeżeli ja coś chcę mu powiedzieć, to on i tak już to wie, ale to jest tak jak kogoś lubię. Jak kogoś lubię, to lubię z nim porozmawiać. Czasem dziesiąty raz o tym samym, ale fajnie jest o czymś porozmawiać z kimś, kogo lubię. I tak właśnie jest z modlitwą i z Panem Bogiem. Jeżeli ja go lubię, to lubię z nim rozmawiać przez cały dzień. I tak naprawdę dla mnie jedyne smutne momenty to są wtedy, kiedy tak bardzo się czymś e, może przestraszę, zaaferuję. Że nagle myślę sobie o jacie, robiłem to, sam to robiłem, bez Pana Boga, bez kogoś, kto mnie tak bardzo lubi, z kim, z kim ja nauczyłem się żyć i, i to życie stało się tak bardzo inne. No dobrze, teraz te konkretne historie. Będą dwie z mojego życia. Jedna historia z czasu, kiedy. Moje życie się w ogóle zmieniało, prostowało się. Ostatnim razem mówiłem trochę o tym, jak znałem magika, chodziliśmy do równoległych klas, jak to moje życie zaczęło się staczać. Imprezy, używki i to wszystko nagle osiąga poziom dna, muł, błoto, tam już nic nie widać, tam już nic nie ma, tylko jakaś naprawdę mocna ręka może człowieka złapać i wyciągnąć. I tą mocną ręką była ręka Pana Boga, który sprawił, że znalazłem się w domu, odizolowany od wszystkich imprez. I zacząłem czytać Pismo Święte. Dlatego Pismo Święte jest taką niezwykłą księgą, tak kiedyś, jak dzisiaj, i ile ten świat jeszcze będzie istniał, to, to będzie księga, która najlepiej mówi nam o Panu Bogu. I siedzę w domu, czytam Pismo Święte, i zastanawiam się w takim razie, co zrobić. Zacząłem już wtedy dopuszczać taką myśl, że Pan Bóg istnieje. Wcześniej byłem takim zadeklarowanym ateistą, który wyśmiewał, wyklinał wszystkich, którzy wierzyli w Boga i, i nagle zauważam, że ktoś jest. Że poza tą rzeczywistością, którą dotykam, widzę, czuję, ktoś jest. I myślę sobie, kto to jest. I zaczynam szukać. Jedną na szczęście, dzięki, również dzięki temu, w jakim świecie się urodziliśmy i za to też bardzo często dziękuję Panu Bogu, że żyjemy w takim świecie, gdzie... Mamy Pismo Święte, mamy wolność, możemy pomyśleć tak, ale możemy się zastanowić, a może jednak jest inaczej. W moje ręce wpadła książka. To była książka o takim bardzo historycznym kontekście, która opowiada historię chrześcijaństwa. Jak to było od samego początku, kiedy Pan Jezus był na tym świecie, a później zostali uczniowie, później Kościół był prześladowany, a później Kościół poszedł na pewne kompromisy z państwem, później Kościół stał się instytucją, a później przyszły prześladowania, przyszła inkwizycja, przyszły wyprawy krzyżowe i cała ta historia wielu poświęconych ludzi. Pamiętam, jak czytałem tą książkę i działała na mnie bardzo emocjonalnie. E, utożsamiałem się z tymi ludźmi, którzy e, gdzieś w ciemnym średniowieczu, kiedy. To chrześcijaństwo, jeżeli możemy tak powiedzieć, wyglądało okropnie, w opłakanym stanie, kiedy wszystko, co miało mówić o Panu Bogu, raczej było dla niego krzywym zwierciadłem. I wtedy pojawiali się odważni ludzie, którzy Pismo Święte brali, chcieli o nim opowiadać. I czytam tą książkę, i naprawdę na mnie to działa. I kiedy kolejny raz się dowiaduję czegoś, co. Pojawiło się w chrześcijaństwie, gdzieś tam w historii, czego nie ma w Piśmie Świętym, pamiętam, że wywoływało to we mnie takie różne emocje. No, jak tak może być? Jak to może być, że, że byłem okłamywany? Dzisiaj to pewnie na YouTubie tam kolejne filmiki, ktoś może oglądać. Jest masa filmików, które mówi o, mówią o naukach Pisma Świętego. I nieraz jak skonfrontujemy je z tym, co nam się wydawało, to okazuje się, że a jednak Pismo Święte mówi inaczej. Od chociażby w przypadku modlitwy, kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza. Nie trzeba sekretnie szukać gdzieś tam w ukrytym miejscu, bo od po prostu Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, tam o modlitwie przeczytamy tak. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak budnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach, na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. To, to są słowa pana Jezusa. A ty, gdy się modlisz wejść do komory swojej, zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie, albowiem oni mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Czy widzieliście, że takie słowa są w Piśmie Świętym? Pan Jezus to mówił, i to mówił właśnie o modlitwie. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż Bóg, Ojciec wasz, wie, czego potrzebujecie, przedtem zanim Go poprosicie. Dlatego tak bardzo zachęcam do czytania Pisma Świętego. No ale jestem, ten moment, czytam książkę, wszystko wydaje się takie abstrakcyjne, wszystko jakby inaczej. Pismo Święte nagle staje się księgą, która mówi mi o tym, jak ten świat funkcjonuje, kim ja jestem, kim jest ten Pan Bóg. I kiedy w mojej głowie jest największa rozterka i zadaję sobie pytanie, może dziwne Wam się wyda, zadaję sobie pytanie, czy mam światło? Czy mam światło czytając tą książkę? W Piśmie Świętym wielokrotnie jest użyty ten termin. Światło jakie, jako właściwe zrozumienie od Boga. Bóg daje takie światło, oświeca nas. Ja sobie tak, tak samego siebie zapytałem. Nawet nie wiedziałem wtedy o czymś takim jak modlitwa, jak się modlić. Nikt ze mną o takich sprawach nie rozmawiał. I ja wtedy zadaję pytanie, czy mam światło czytając tą książkę. I dokładnie w sekundzie, kiedy zadałem to pytanie, zaczyna brzęczeć lampka, przy której czytałem. Być może niektórzy z was wszelisz tą historię, bo to jest jedna z takich moich przełomowych w moim życiu. I zaczyna brzęczeć lampka. Gdzieś tutaj obok mnie i żarówka brzęczy. Tak brzęczy, że zwykle to trwa pół sekundy i za chwilę jest po żarówce, musicie zakładać nową żarówkę. A ta żarówka brzęczy i brzęczy i mruży. E, mija kilkanaście sekund. Ja czuję się zaniepokojony, bo to jest bardzo dziwne. Wiecie, jakby w elektrowni tam przełączali jakieś napięcia. E, czuję się nieswojo. Po chwili, trwało to no, może nawet pół minuty brzęczenia tej żarówki, zauważam odbicie w szybie, zwykła szyba, ale w momencie, kiedy tam jest ciemno, tu jest jasno, to zwykła szyba działa jak lustro i widzę w, tym, w tej szybie, w tym momencie jak lustro, widzę odbicie, odbicie pokoju, widzę siebie. Trzymam książkę na wysokości twarzy, a dokładnie nad moją głową, tak nad moją głową, świeci ta żarówka, która jeszcze przed sekundą brzęczała i się mrużyła, i kiedy ja to zobaczyłem, ta żarówka nagle z powrotem zaświeciła pełnym swoim światłem. I dla mnie była to absolutnie błyskawiczna inteligentna, na moim poziomie, także mogłem zrozumieć, bo to jest też dobre, że Pan Bóg zawsze odpowiada na naszym poziomie, że jak ktoś chce, mówi, Panie Boże, powiedz mi, to Pan Bóg odpowie Ci tak, że zrozumiesz. I to był pierwszy moment w moim życiu, kiedy zrozumiałem, kim jest ten Pan Bóg. Ja tutaj jakiś osiedlowy łobuz, imprezowicz, który nagle nie ma dostępu do imprez i używek, siedzi w domu i rozkminia, na czym polega ten świat i... Yy, i zadaje pierwszy raz jakieś sensowne pytanie w swoim życiu, a Pan Bóg odpowiada mi takiemu nieistotnemu człowiekowi, który się tak mocno pogubił w swoim życiu, mówi, jest światło. To jest to, co chcę ci powiedzieć. To był taki bardzo istotny moment w moim życiu. E, zaczęło się wszystko zmieniać, prostować. Przylgnąłem do Pisma Świętego. E, nie mam wątpliwości, że Pan Bóg potrafi odpowiedzieć nieraz tak, że w jednej sekundzie. E, są takie modlitwy, że wszystko trwa dużo dłużej i dużo gorzej znosimy takie okoliczności. Ale jeszcze jedna historia, taka bardzo praktyczna. Wojtek na ten webinar zaprasza wielu swoich znajomych, z którymi w biznesie współpracuje, więc to będzie taka biznesowa historia. Ja, mimo iż jestem teologiem, to jest moją pasją, to był taki czas w moim życiu, że też byłem trochę biznesmenem. To były czasy studenckie i jeździłem do Norwegii. I bardzo szybko się po tej Norwegii rozejrzałem, to było prawie 15 lat temu, wtedy to pracy dla Polaków było tyle, że nie szło tego przerobić, więc powiedziałem mojemu znajomemu, który miał firmę budowlaną, jedziemy razem do Norwegii, tam jest tyle pracy, a Norwedzy mają dużo pieniędzy i chętnie nam zapłacą te wszystkie swoje pieniądze, no i pojechaliśmy i naprawdę fantastycznie się wszystko rozwijało. Pojawił się pewien Norwek, mówi: "Ja wam tam tyle pracy, że nie przerobicie tego. Ja tutaj znam wszystkich w mieście. Pracujcie ze mną." No i wydawał się taki trochę podejrzany, taki mimo że wszyscy Norwedzy to tacy uczciwi, no kochani ludzie. No ja nie dopuszczałem do świadomości, no jak to może być nieuczciwy Norwek? I pamiętam jak kiedy zaproponował kolejną pracę, kiedy już mieliśmy co do niego pewne podejrzenia, bo się zaczął nie wywiązywać ze swoich obietnic. I są takie modlitwy, kiedy chodzimy i modlimy się cały czas, rozmawiamy z Panem Bogiem, a są takie modlitwy, kiedy klękamy i mówimy, Panie Boże, powiedz nam co teraz. Chcemy Ciebie zapytać, bo ja nie wiem. I zapytaliśmy się Pana Boga bardzo konkretnie, to był też wierzący człowiek, mój, 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 mój to, 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 właściciel firmy, z którym razem działaliśmy. I pytamy się, Panie Boże, czy mamy z tym człowiekiem współpracować? Następny dzień. Jesteśmy w pracy. Koniec miasta. Być może oglądają nas jakieś osoby z Norwegii, gdzieś tam z dalekich krańców, gdzieś północ. Ale to było na południu. To było Stavanger. Jak jest cała, długa Norwegia, to tutaj południowy zachód. I to był koniec miasta. W lewo, w prawo. Nie trafiłbym w to miejsce. Absolutnie... Ostatnia ulica, a tam już tylko fiord, bo tam wszędzie, jak już się jechało, już się do, do, dojeżdżało do końca, to tam wszędzie był fiord yy, i malowaliśmy przedostatni dom. To były nasze główne prace, malowanie. No i malujemy ten dom, piękny dzień i nagle podjeżdża nasz norweski kontrahent biznesowy i macha do nas i mówi, a co wy tutaj robicie? Mówi, to ja mam ja wam dla was poważne roboty, nie jakieś malowanie. I w tym momencie wychodzi właściciel domu, w którym my pracowaliśmy i mówi: Nie lubię tego gościa. To jest oszust. To jest oszust, on wykorzystuje ludzi. Tak na niego patrzymy. Wczoraj się modliliśmy o odpowiedź. Chcieliśmy, żeby nam Pan Bóg powiedział. Mówi: To jest oszust, on wykorzystuje ludzi. Mówi: Ja go znam, on pracuje u mojego sąsiada, który jest z ostatniego domu i faktycznie on przyjechał do sąsiada z ostatniego domu. Prawdopodobieństwo spotkania w tym miejscu jest absolutnie zerowe. To było, to było no, koniec stawanger. I tam się właśnie spotykamy, i wychodzi człowiek i mówi: To jest oszust i z, nimi, z nim nie współpracujcie. I byłoby to takie oczywiste i piękne. Ja bym Wam teraz powiedział: No i właśnie tak nas Pan Bóg ostrzegł, ale ludzka natura jest taka słabawa i Pomimo tego tak oczywistego ostrzeżenia od Pana Boga, gdzie no nie można mieć, no nawet chyba niewierzący nie miałby tutaj wątpliwości, że Pan Bóg odpowiedział, a, a my jednak daliśmy się zwieść swoim jakimś tam osobistym, wewnętrznym potrzeptom i pokusom i, i chęci wielkich projektów biznesowych, no i zaczęliśmy robić dalsze interesy. I no, z perspektywy mogę powiedzieć, że. Nie ma cienia wątpliwości, że Pan Bóg nam powiedział, ostrzegał nas, a my się władowaliśmy w problemy, w później jakieś sprawy sądowe, które z tego powodu ciągnęły się latami. I mimo, że historia i tak się dla nas skończyła jakoś tam w miarę miękkim lądowaniem, to Pan Bóg chciał nas przed tym ostrzec. I jest tak pewnie wielokrotnie w naszym życiu. A, a ta historia miała być takim bardzo precyzyjnym dowodem. Modlisz się, Pan Bóg odpowiada. Czasem nawet nie wiesz, jak się modlić, mówisz, wzdychasz gdzieś tam w sercu, Pan Bóg ci pokazuje, także zrozumiesz. Dziękuję Ci serdecznie, Marku. No, tak miło się słucha właśnie tych doświadczeń. Nie tam chodzi o Ciebie, nie? Ale chodzi o te doświadczenia, które masz. Przepiękne doświadczenia, wspaniałe. Mam nadzieję, że Wam też się podobają korzystając z okazji, jest to spotkanie modlitewne. Ja chciałbym was wszystkich prosić o modlitwę za mnie, bo no, mi się w życiu wiele rzeczy wyprostowało. Natomiast y, mam teraz problem z kamykami na woreczku żółciowym, które y, tam się zgromadziły. No i tak proszę Boga, żeby coś z tym zrobić, bo jak nie, no to będzie zabieg i wycięcie tego woreczka. Ale przecież po to Bóg dał człowiekowi woreczek, że chyba po coś jest mu potrzebny, bo jak nie, to by mu nie dawał. No i teraz próbuję rozmawiać z Bogiem i poprosić, żebym wskazał właściwe ścieżki. Co zrobić, żeby pozbyć te kamieni? Lekarze mówią, to musiałby nastąpić cud, żeby kamienie się rozpuściły i żeby ich nie było. Spróbujemy, zobaczymy, modlę się, a Was proszę o modlitwę w tej intencji. Zobaczymy, co, co się ciekawego stanie, jak Bóg odpowie na naszą modlitwę. Wiesław prosi o modlitwę o nawrócenie swojej córki Dominiki i jej koleżanki Julki. Bardzo mocno się modlimy. My modliliśmy się przed dzisiejszym spotkaniem. Ale na koniec również będziemy się w tych intencjach modlić, więc będziemy, Wiesław, o Twojej intencji pamiętać. Marta i Maciej proszą o modlitwę za ich dzieci, Weronikę i Oskara, za ich zdrowie i właściwą ścieżkę życia. Kasia prosi o modlitwę o swojego męża i o uwolnienie lęków, nerwicy i depresji. Karolina prosi o modlitwę, aby jej mąż dołączył do niej i do jej dzieci, aby wszyscy razem chodzili do kościoła. No to byłoby wspaniałe. To jest niesamowite, więc modlimy się w tych intencjach. Ja też zachęcam oczywiście każdy, kto dzisiaj jest, mógł otrzymać moją książkę, Bliżej Boga Być, gdzie opisuję masę doświadczeń w prezencie. Jeśli nie masz jej, upomnij się do nas, a jeżeli chcesz, żebyśmy się modlili za ciebie, to dawaj znać. Robert, zostały jeszcze twoje doświadczenia. Zapraszam hmm. Ciebie. Powinienem w zasadzie zacząć od tego, żeby opowiedzieć, czego modlitwy nauczyła mnie moja córka, ale ponieważ Wojtek prosił mnie o to, by mm, troszkę tak z podwórka zawodowego coś opowiedzieć. A czym zawodowo się zajmujesz, przypomnij? No właśnie, od, to zacznę od początku, żeby tak lepiej zrozumieć to, o czym będę chciał powiedzieć. Mniej więcej, 26 lat temu, nawet 27 lat temu. Yy, Wpadł mi do głowy taki pomysł. W zasadzie razem z bratem założyliśmy Fundację Źródła Życia, która zajmuje się promocją zdrowia. Do dzisiaj wydaliśmy mnóstwo ciekawych książek, ponad 250 tytułów. Prowadzimy również program czasów zdrowotnych. Jest to jeden z lepszych programów odnowy zdrowia. Jak się nazywa ten Tak, tak. I z tym jest związane moje doświadczenie. Przepraszam Robert, czy w internecie można go znaleźć? Tak? New start, jak znaleźć... www NewStart, jak Wwwnewstart.pl, O, www.newstart po angielsku. NewStart.pl tak. Jakby ktoś. Jakby Oczywiście. Ktoś Zapraszamy. Wiecie, jeśli się prowadzi działalność typu fundacja, to jednocześnie trzeba dzielić troszkę czas pomiędzy zdobywaniem środków i wykorzystywanie tych środków. My akurat stworzyliśmy taki model biznesowy, że w dużej mierze środki, które są nam potrzebne, zdobywamy dzięki własnej pracy. Prowadzimy firmę poligraficzną. No, ale tutaj z tym wiąże się kilka różnych problemów. I tak mniej więcej dwa lata temu doszliśmy do takiego punktu, gdzie potrzebne były nam środki na rozwój, a jednocześnie nasza rada nadzorcza powiedziała, że nie wolno wam brać kredytu. No więc jest to trochę trudne rozwiązanie, jeśli trzeba znaleźć jakieś środki, nie biorąc kredytu. Pomyślałem sobie tak, że no tylko cud może się stać, ponieważ potrzeba nam bardzo dużej kwoty, ponad milion złotych. I zacząłem się modlić. Pamiętam, wziąłem nawet kiedyś czasopismo Forbes, taką listę stu najbogatszych ludzi. Pomyślałem sobie, z kim ja powinienem porozmawiać na ten temat. No ale oczywiście najbogatszy jest Pan Bóg, więc od Niego zacząłem. Zacząłem rozmawiać z Panem Bogiem, prosić Go o jakieś rozwiązanie. I w pewnym momencie w końcu znajomy podał mi kontakt do pewnego człowieka, do prezesa firmy. Ale wiecie, umówić się z prezesem w takiej sprawie nie jest proste, więc próbowałem wysyłać maile, oczywiście bez odpowiedzi. W końcu zadzwoniłem do sekretarki. Rozmawiając z sekretarką przedstawiłem tą sytuację, że no próbuję się umówić, ona oczywiście zaczęła pytać w jakiej sprawie, no jak wyczuła, że to chodzi o zdobywanie jakichś środków, no to nie, pan prezes jest zajęty i tak dalej i tak dalej. Ale w końcu powiedziałam: Niech pani mi da szansę. Ja obiecuję, że nie zajmę więcej niż 5 minut jego czasu. Modliłem się oczywiście cały czas. No i ona powiedziała: Dobrze, to ja zapytam pana prezesa: Jak będzie chciał, to to się do pana odezwie. No i faktycznie tak się stało. Pan prezes napisał maila i powiedział, że w, o co chodzi. Ja powiedziałem, że chciałbym się umówić na spotkanie. Krótkie spotkanie będzie to 5 minut. Chciałbym przedstawić moją sprawę. On powiedział, że nie mam czasu na to, żeby się spotykać w takiej sprawie. No cóż, sytuacja była dosyć trudna, więc pomyślałem sobie, muszę jakoś odpowiedzieć na tego maila. Powiedziałem, że ja, jak mi da tylko możliwość, mimo wszystko, nie wiem, trzy minuty, to w te trzy minuty mu powiem o co chodzi. I pan prezes odpisał, że. On nie zajmuje się takimi sprawami. Nie ma czasu dla mnie, żebym nie pisał, ale zadam mi jedno pytanie. Jak mu odpowiem na to pytanie, to może wtedy coś z tego wyjdzie. Dowiedziałem się gdzieś od innego człowieka, że ten pan był znany z tego, że zadawał różne pytania i próbował odnaleźć w odpowiedziach na te pytania to, czy powinien udzielać pomocy, czy nie. Pytanie było w ogóle niezwiązane z naszą działalnością. Było Pytanie w stylu, co sądzisz o sytuacji politycznej w Nowej Gwinei na przykład? I w tej odpowiedzi, którą miałem udzielić, w sposobie, jaki udzielam tej odpowiedzi, on próbował dopatrzyć się tego, czy ma mi pomóc, czy nie. I oczywiście modliłem się do Pana Boga, żeby Pan Bóg wskazał, co ja powinienem powiedzieć. Poprosiłem o to, żeby mi dał trzy dni na to, żebym mu dał tą odpowiedź. Modliłem się przez te trzy dni. I w końcu udzieliłem mu odpowiedzi. I nagle chwilę później otrzymuję takiego maila z takim stwierdzeniem, to jest niesamowite. Ty odpowiedziałeś dokładnie tak, jak ja się z tego spodziewałem. Czego potrzebujesz? No to ja przedstawiłem tą moją potrzebę. Chodziło o zakup maszyny poligraficznej dość dużej maszyny, za dużą kwotę. Jaka kwota? No ponad półtora miliona złota. To była maszyna, która powodowała, że dzięki niej mogliśmy utrzymywać naszą działalność w wielu innych obszarach, działalność, którą prowadzimy. No i napisałem na ten temat. Przedstawiłem tą potrzebę otrzymałem taką odpowiedź, że bardzo się cieszę, ja bardzo popieram ten projekt i chciałbym przeznaczyć na ten cel pięć stówek. Więc pomyślałem sobie, Panie Boże, no, czy to jest odpowiedź na moją modlitwę? Ja potrzebuję troszkę więcej niż pięć stówek. Ale Pan Bóg do mnie zaczął mówić gdzieś w głębi serca, że słuchaj, no człowiek wyraził entuzjazm, zainteresowanie tym, co robisz. I przypomniał mi pewną historię z przeszłości, która była bardzo podobna, ale nie mam teraz czasu jej opowiedzieć do końca. I pomyślałem sobie, że no cóż, jest to jakieś ćwiczenie, może doświadczenie dla mnie, które ma mnie nauczyć wdzięczności nawet za takie drobne rzeczy. I odpisałem z wielkim takim podziękowaniem człowiekowi, że bardzo dziękuję za to zainteresowanie naszą działalnością i za te, za te pieniążki, które przekazuje na ten cel. Dwa dni później otrzymałem odpowiedź, również mailowo, od człowieka, z którym nigdy się nie spotkałem, nigdy go nie poznałem, osobiście przynajmniej. On też mnie nie znał, nie wiedział kim ja jestem, ale napisał tak, w moim poprzednim mailu zaoferowałem kwotę 500, ale chciałbym ją poprawić na 500 tysięcy dolarów. No, i to było doświadczenie, które nauczyło mnie tego, że Pan Bóg potrafi również spowodować rzeczy, które są niemożliwe z punktu widzenia człowieka. Że również i w takich sprawach, które naprawdę wyglądają beznadziejnie, potrafi również znaleźć odpowiedź. A jeśli mam czas, to powiem jeszcze o doświadczeniu osobistym. No, proszę. To jest doświadczenie, które mi pokazało poprzez moją córkę, która może nawet nie jest tego świadoma, że tak zadziałała wtedy. Nauczyło mnie czegoś na temat modlitwy. Pamiętam kilka lat temu, kiedy wyjeżdżaliśmy z rodziną z, z odwiedzin u rodziców, wyjechaliśmy akurat samochodem poza miasto, wjechaliśmy w teren le, leśny i ponieważ zepsuł nam się wskaźnik poziomu paliwa, Samochód gdzieś zatrzymał się 15 km poza miastem, w środku lasu. Była godzina 20, robiło się ciemno, pomyślałem sobie wtedy, no to pięknie. Oczywiście próbowałem od, zapalić go, jeszcze wiedząc, że tam no, czasami zdarza się, że można jeszcze tam do 2 km przejechać, chociaż z powrotem będzie bliżej. I tak się faktycznie stało. Zapaliłem samochód, paliłem. Spróbowaliśmy nawrócić, ale oczywiście za może 10-20 metrów z gaz. Ponowne próby były nieskuteczne. I w takiej nerwowej sytuacji, gdzieś pamiętam, może zwracałem się do żony, no, dlaczego nie zatankowaliśmy paliwa, no, co teraz będziemy robić tutaj. Moja starsza córka siedziała z tyłu i uczyliśmy ją przez te kilka lat, bo miała może 4-5 lat wtedy. Uczyliśmy ją żeby się modlić również, zwracać się do Pana Boga z różnymi sprawami. I ona ja w pewnym momencie, widząc ten cały ten niepokój u mnie, to poddenerwowanie powiedziała, tatusiu, a nie możemy się, ty nie wiesz, co, co trzeba zrobić? Ja mówię, no a co trzeba zrobić? No trzeba się pomodlić do Pana Boga i Pan Bóg sprawi, że samochód pojedzie. Moja pierwsza myśl taka odrocza była: no, co ty wiesz na temat samochodów? <laughs> Czy Pan Bóg jest w stanie tu w środku lasu zatankować nasz samochód, żeby on jechał? Ale ona zupełnie tak jakby w ogóle się nie przejmowała tym, co się działo, bawiła się jakimś misiem z tyłu, bardzo radośnie i tylko wypowiedziała te słowa. Wtedy pamiętam, w mojej głowie pojawiło się takie przekonanie: wierzę od Pana Boga, daj mi tą możliwość i. Pokaż temu dziecku, że ja jestem w stanie również rozwiązać i taką sytuację. Nie było to łatwe. Pomyślałem sobie, no jak ja się będę tłumaczył, jeśli to nie zadziała? <grych> Ale wtedy pamiętam, powiedziałem, Ola, dobrze, pomodlimy się. Modliliśmy się o to, żeby, o ile to jest możliwe, jeśli Pan Bóg tak chce, żeby ten samochód mógł jechać dalej. Skończyliśmy modlitwę. Włączyłem silnik. Silnik bez problemu uruchomił się. Zawróciliśmy z powrotem do miasta. Jechaliśmy mniej więcej 15 km do najbliższej stacji benzynowej. Jak wjeżdżaliśmy na teren stacji, skończyło się paliwo. Znaczy paliwa nie było w zasadzie. Silnik zgasł po prostu. I to doświadczenie pokazało mi, że Pan Bóg często chciałby, żebyśmy my zachowywali taką postawę, jak właśnie dzieci w stosunku do Niego. Taki, taką, taką zupełnie... Postawę, która pokazuje nasze, naszą prostotę w podejściu do, do tego, jak kierujemy do niego nasze modlitwy. On jest w stanie na nie odpowiadać. I chciałby, żebyśmy ufali mu na tyle, żeby, żeby nasze przekonanie co do jego możliwości nigdy nie spodobało, że nie wierzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No tak, miło się słucha, że chciałoby się jeszcze więcej. No ale cóż. Minęła nam ponad godzinka naszego spotkania i musimy zrobić przerwę. Chwilkę odsapnąć. Dziękuję, że jesteście. Jeszcze na koniec poinformuję, że już prawie dobiliśmy do 200 internautów, którzy nas dzisiaj oglądają. To jest niesamowite. Wspaniale, że jesteście z nami i że doceniacie naszą pracę. Dawid prosił o modlitwę, ponieważ ma kontuzjowany bark. Bark go boli. Niestety rezonans ma dopiero w październiku. Będziemy modlić się o to, aby Bóg ból zabrał i no, sprawił, żeby bark został uleczony. Paulina prosi o modlitwę o nią samą i o jej synka oraz o nawrócenie brata, która, który ma ciężki okres w życiu. Sabina prosi o modlitwę o uzdrowienie jej rodziny fizycznie i emocjonalne. Mitop prosi o nawrócenie jego rodziny. No to taki nick pewnie tutaj. Dawid prosi o modlitwę za jego siostrę i jego jej rodzinę, aby doświadczyli wspaniałej relacji z Jezusem. Monika prosi o modlitwę o to, aby jak najlepiej nagrać ten webinar w języku migowym. O, ciekawe. No to niesamowite. Dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za to, że jesteście. Będziemy się modlić za was. Mm, przypominam program New Start. Robert, może odmienić Twoje życie zdrowotne w jakiś sposób. Marek też ewangelizuje w internecie. Prowadzi na YouTube kanał KMDW. KMDW, możesz tam być, to jest kilka minut dobrych wiadomości. Jest tam ponad 50 odcinków wspaniałych, które budują. Jeżeli chcesz się budować z nami, zapraszamy. Polub, nasz profil Bliżej Boga być, bądź na bieżąco. Mamy tam w technicznych osobach. Michała, który prowadzi profil na Facebooku Tajemnice Pisma Świętego. Jeśli chcesz więcej o Piśmie Świętym, polub również ten profil i bądź z nami i, i, i też obserwuj nas. Takie wydarzenia organizujemy często. No Następne zobaczymy, czy będzie jeszcze przed wakacjami, czy już po wakacjach. Na pewno w lipcu mamy zaplanowane takie przedsięwzięcie z przyjaciółmi, gdzie będziemy rozmawiać z osobami, K które przypadkowo spotkamy i które będą chciały opowiadać o tym, jak Bóg działa w ich życiu. Będziemy nakrywać króciutkie odcinki, i w lipcu na pewno będziemy wrzucać do internetu, a może będziemy to kontynuować przez cały rok. Na poprzednim webinarze była, był Tomek, który ma kanał na YouTube Oścista Ryba. Też polecamy bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe filmy. A jak już tak reklamujemy, to. Fundacja Źródła Życia ma bardzo wspaniałą księgarnię, gdzie są ciekawe książki, które mogą Cię wesprzeć i dodać Ci otuchy. Ba, ja też prowadzę jakieś tam biznesy, możesz wejść na mój sklep internetowy, sklep Rentiera. Sklep Tam jest taka zakładka, książki całkiem inne. I właśnie przed chwileczką tam sprawdzałem, co ja mógłbym Ci polecić, bo tam możesz nabyć książkę drukowaną, bliżej Boga być, ale też wspaniałe inne pozycje na skrzydłach wiary, albo taka książka Podróż świat nad przyrodzony, bardzo ciekawa książka, Podróż świat nad przyrodzony. Ta Fundacja Źródła Życia i drukarnia Roberta drukują te książki. Ja tak pomyślałem, że jak przy okazji jakieś tam biznesy robię, to też będziemy dystrybuować literaturę taką, która właśnie wspiera. To jest ciekawa książka, która opowiada o człowieku, który. Zaczął zadawać się satanistami, i okazało się, że ten człowiek otrzymał niesamowity dar przewidywania przyszłości, ale zawarł kontrakt z diabłem. Ale gdy zauważył, że to jest zła ścieżka, bo już za późno, jak się kończy jego historia, właśnie kontaktów z diabłem, zapraszam, warto przeczytać Podróż w świat nadprzyrodzony. Jest pułapka na Darwina. Autora Dwighta Nelsona, który właśnie tutaj mówi, że to nie wcale nie jest tak, jak tam Darwin sobie zakładał. Z późnowymi oczyma, Szeregowiec DOS, ale też bardzo ciekawa książka Ucieczka do Boga. Bardzo szczególnie polecam Ucieczka do Boga, gdzie właśnie tam jeden z autorów amerykańskich pokazuje, jak jego życie wyglądało z Bogiem i jak można tej relacji wspaniałej doświadczać. Czy to u mnie, czy u Roberta. Możecie sobie nabyć, wesprzeć naszą działalność zawsze. Jakby nie patrzeć, takie wydarzenia też kosztują, a angażując masę ludzi, dziękuję Ci, że jesteś, że wspierasz, na, wspierasz, wspierasz, wspierasz nas i prosimy Cię o modlitwę. A nam, jak widać, potrzebna jest przerwa. Także teraz dosłownie 4 minuty przerwy i wracamy. Będzie panel dyskusyjny, gdzie porozmawiamy o tym, jak ta modlitwa powinna wyglądać. Jeżeli chcesz, zadawaj pytania. Michał będzie wybierał te pytania, będzie nam tutaj je podsyłał, a na, jeżeli na któreś nie odpowiemy, to postaramy się je skomentować. Dziękuję serdecznie i dziękuję za udział w tej części. Pozdrawiam. Witam serdecznie, Wojciech Orzechowski prowadzę profil na Facebooku Bliżej Boga Być i taka to jest inicjatywa nasza przyjacielska. Że chcemy pokazywać ludziom Boga w naszym życiu. Opowiadamy o nasze doświadczenia, modlitwy. Przed chwilą mieliśmy panel taki, w którym każdy z nas dzielił się swoim doświadczeniem. A teraz będziemy taki panel dyskusyjny, ale jeszcze chwileczkę zanim do niego przejdziemy. Chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli miałeś problemy z transmisją, a chciałbyś się obejrzeć, to na pewno na maila otrzymasz link do zarchiwizowanego tego materiału i spokojnie będziesz mógł powrócić i sobie ten materiał obejrzeć. Robert, Pokazał mi jakąś nową książkę, która jego drukarnia właśnie drukuje, autorstwa Morisa Wendena. Odpowiedzią jest modlitwa, jak to wspaniale się wpisuje w dzisiejszy kontekst. I teraz uwaga: każdy, kto prześle nam sms na komórkę Roberta, wysyłasz tylko imię i nazwisko. Rozlosujemy 5 pozycji, a dodatkowo rozlosujemy pięć pozycji książki drukowanej bliżej Boga być. I wyślemy ci później na adres, który sobie tam dorozmawiamy, tylko musisz Robert podać numer telefonu. Jaki to jest? Uwaga. 602. 602. 35. 35. 77. 77. 08. 08. Teraz wysyłamy SMS-y, to nic tam nie płacicie za to, tam nie musisz się obawiać, że zapłacisz 3 zł za SMS-a, SMS-y. Są w cenie, no takie, jak tam operator ci oferuje SMS-y. I jak wyślesz SMS-a z imieniem i nazwiskiem, to losowo za chwilę wylosuję 5 książek, odpowiedział jest modlitwa oraz pięć książek bliżej Boga być powtórzmy numer telefonu Michał proszę cię napisz jeszcze na czacie 602, 602. 35. 35 77. 77 08. 08. Musimy jakiś numer wymyśleć, jakiś numer to jest służbowy będziemy podawać, będziecie przysłać sms -y. No, to będzie ciekawe, jest coś pomyślimy. Dobrze, mamy 10 książek do wylosowania. Łukasz napisał nam właśnie z Łodzi. Witajcie, rewelacyjny webinar, fantastyczne doświadczenia, świetnie się tego słucha, bardzo budujące, bardzo nas to cieszycie. Dziękuję, że nas wspieracie. No i jeszcze mamy kolejne modlitwy. Asia. Aha, tu są pytania. Joanna, dobrze mamy pytania to za chwileczkę do tych pytań przejdziemy. Ja jeszcze tak króciutko jedno takie doświadczenie, które przypomniało mi się. Warto właśnie spisywać te doświadczenia z Bogiem, nawet te malutkie, bo potem okazuje się, że o nich nie pamiętamy i taką masę swoich doświadczeń spisałem w tej książce, ale opowiem doświadczenie, którego tam nie ma, a do którego zainspirował, troszeczkę przypomniał mi o nim Robert. Też mieliśmy kiedyś taką sytuację, gdy podróżowaliśmy po Europie, przepłynęliśmy z Włoch do, z Barii do Bar, do Czarnogóry i tam Poddali i zostaliśmy, poddani zostaliśmy kontroli granicznej. Podszedł strażnik, my byliśmy ostatni w kolejce i strażnik mówi: poproszę paszporty. Podałem mu paszporty. No i strażnik graniczny mówi: Poproszę jeszcze dowód rejestracyjny. Gdzie mam dowód rejestracyjny? Zaczynam szukać, okazuje się, że nie mam. Zaczynam sięgać pamięcią i tak sobie myślę. No wczoraj byliśmy na plaży, nie miałem portfela, dowód rejestracyjny miałem oddzielnie, gdzieś był w kieszeni, ale no nie ma w kieszeni, więc gdzie jest? No i moja żona Emilia troszeczkę zdenerwowała się nie mówi to ładnie teraz proszę cię bardzo, jak żeś taki gapa to idź i szukaj. Mój starszy syn Kuba miał bardzo wyluzowany humor i tam nie przejmował się strasznie, ale mój młodszy syn Tymoteusz wyszedł ze mną na asfalt i mówi, tata, tata, ja ci pomogę, spokojnie, nie pomogę ci. A strażnik mówi, co robicie? No po angielsku, zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, proszę pana, no nie mam, nie mam. Um, no to co? W takim razie? Ja mówię, spokojnie, niech pan nam da czas, my poszukamy tego dowodu. Dobrze, to ja idę do swojego biura jak znajdziecie, to zapraszam do mnie, paszport zabieram. I poszedł. Ja otworzyłem bagażnik, mieliśmy duże auto, wypakowałem wszystkie bagaże. No, i mój syn mówi, to co ta to robimy? I ja mówię, no, szukamy. On mówi, ty, ale słuchaj, jak my to znajdziemy? To, to po prostu, no, nie ma szans. Zobacz, to jest tych walizek. No, ja sprawdzam w kieszeniach, no, wszędzie sprawdzam, no, no nie mam tego. Ja mówię, no, zaczynamy szukać. A Ty już mówi, tato, poczekaj, pomódlmy się, pomódmy się, a zobaczy, że znajdą się te dokumenty. Uklękliśmy. Na asfalcie. Masa ludzi tam, strażnicy, patrzą się, co my robimy. Mamy po prostu, mówimy się, Panie Boże, żeby się tylko znalazły te dokumenty, bo co to będzie? Mój syn przerażony niesamowicie. No i dawaj, szukamy. Każde ubranie wyjęliśmy z walizki, każdą dziurę, każdą kieszonkę przeszukaliśmy, każdą walizkę. Doszliśmy do samego końca i dokumentów nie ma. Minęło jakieś 20 minut. W tym czasie przyszedł ten strażnik i mówi: Proszę Państwa, i co? Ja mówię: No, niestety nie mamy dowodu rejestracyjnego. Strażnik mówi: I co teraz zrobicie? I ja mówię: No cóż, będziemy szukać od nowa. On mówi: Dobrze, szukajcie. Ja jestem tam w biurze. Jak znajdziecie, to przyjdźcie. A ja dalej, obszukuję kieszenie. Kieszenie, Obszuk obszukuję kieszenie. Jak to możliwe? Dokumenty były w innej kieszeni. Nie wiem, czy ja wtedy nie zajrzałem, czy one tam były, czy nie były. Okazało się, że. Znalazłem dokumenty, które szukałem, i wierzę, że to dzięki modlitwie, bo ta modlitwa sprawiła, że Bóg był przy nas i ocalił nas wtedy. O, taka drobnostka, ale wtedy przeżywaliśmy to mocno, a mój syn i rodzina dosyć mocno. Ale dzięki modlitwie, dzięki właśnie łączności z Bogiem, okazało się, że mogliśmy te dokumenty znaleźć. No, to takie przeżycia, które dosyć mocno budują życie z Bogiem jest prostsze. Ja siadam teraz na fotel dyskusyjny i zaczniemy troszeczkę rozmawiać. Postaram się rozruszać naszą grupę i <laughs> zobaczymy, czy znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania. Joanna pyta, czy my tacy mali możemy prosić o cokolwiek Pana Boga? Czy nam wypada? Czy wolno? Czy powinniśmy? Czy oby na pewno to jest dobra ścieżka? No my, tacy mali. tacy mali, to co my możemy innego zrobić? No, co możemy zrobić więcej? No, jesteśmy mali, może sami sobie wyda wydajemy się mali, albo szczególnie, jeżeli jesteśmy w jakiejś depresji, czy jeszcze jesteśmy załamani, czy mamy problemy. Ale nie zapominajmy, Jezus umarł na krzyżu za każdego z nas. Hmm. Czy gdybyśmy byli tacy mali, gdybyśmy dla niego mało, znaczyli niewiele, to by umarł? To skoro umarł za każdego z nas, to zdecydowanie nas kocha i zdecydowanie chce słyszeć modlitw każdego z nas. Tak jest. Ja lubię myśleć o, szukając odpowiedzi na takie pytanie, o relacji pomiędzy dzieckiem a ojcem, i zadać sobie to pytanie, czy. Chciałbym, żeby moje dziecko chętnie przychodziło i pytało o różne rzeczy, czy też raczej zastanawiało się, czy wypada przyjść do taty, zapytać, bo tata jednak jest taki duży. To jest właśnie coś, co mi się bardzo podoba w, w postawie Pana Boga, który mm, zachęca nas do, do tego, żebyśmy patrzyli na Niego jak na Ojca. E, oczywiście, Możemy mieć różne wyobrażenia na temat ojców, bo różne jest nasze doświadczenie. Ale jeśli możemy sobie wyobrazić doskonałego ojca, to Pan Bóg właśnie takim jest. No właśnie, jak jesteśmy Mali, a on jest naszym ojcem. Trzy dni temu kupiliśmy pieska z żoną, owczarka niemieckiego. Szczeniaczek, osiem tygodni. Tak, jeszcze nieporadny i jak przyjechaliśmy do domu, to tylko wył. No, tęsknił za, za swoją mamą. I. No, okazało się, że muszę spać z nim przez całą noc. I gdy byłem. W garażu? <laughs> nie, w domu. Wzięliśmy go do domu. Y, poprosiłem syna, znieśliśmy łóżko na dół y, na hall i tam. Ogrodziliśmy tak, żeby on tam za bardzo po całym domu nie biegał, jeszcze jakby miał na to akurat na płytkach ceramicznych, żeby łatwo było można posprzątać. Jak położyłem się i on położył się na swoim posłaniu na podłodze. Ja mu położyłem rękę na jego głowie. On się wyciszył, już no i całą noc żeśmy spali, i to jest, to jest niesamowite. My też słabi, jesteśmy kruchymi istotami, ale nasz Bóg jest wszechmocny, potężny. Niesamowity. To jest Bóg, który może przynosić góry, więc ja cieszę się, że mamy takiego ojca. I my właśnie Mali myślę, że jak najbardziej możemy mu ufać i zwracać się do niego. Następne pytanie od Asi Czy są złe modlitwy? Czy są jakieś błędy, które można popełnić podczas modlitwy? To jest bardzo trudne pytanie, bo. Tak naprawdę modlitwy tak jak wszystkiego Bóg nas uczy przez całe życie. I kiedy szczególnie kiedy czytamy Biblię, bo z Biblii głównie uczymy się o Bogu, bo tutaj ten Bóg jest przedstawiony, to Bóg nas prowadzi, Bóg uczy, o co się modlić, jak się modlić. Jezus uczy też jak się modlić. W Ewangeliach jest Ojcze nasz, modlitwa na pewno wszystkim znana i to jest ta jedyna modlitwa, którą Jezus uczył swoich uczniów. I która też pokazuje, w jaki sposób się modlić, o co się modlić, ale czy jest zła modlitwa? Ja bym powiedziała, czy jest zła próba kontaktu z Bogiem? Ja myślę, że nie. Jeżeli jest szczera, możemy na początku modlić się złymi słowami, być może, ale jeżeli będzie to szczere, Bóg nas będzie powoli uczył. Jest parę wskazówek, Wiadomo, że jeżeli będziemy się modlić co, o coś, co chcemy egoistycznie wykorzystać dla siebie, no to też Biblia mówi, że takie modlitwy nie są wysłuchane. Natomiast jeżeli to jest modlitwa zgodna z wolą Bożą, nieegoistyczna, szczególnie dla dobra innych ludzi, takie modlitwy są wysłuchiwane. Mm. Przytoczę fragment z Ewangelii Łukasza. Słowa, które powiedział Pan Jezus, właśnie odnośnie modlitwy. Czyli kolejny fragment. Dużo o tej modlitwie w Ewangeliach, w nauczaniu Pana Jezusa. To jest osiemnasty rozdział Ewangelii Łukasza. I tutaj od dziesiątego tekstu. Pan Jezus mówi tak: Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz to był człowiek, który zajmował się sprawami bożymi przez cały czas. To byli ludzie, być może w naszym języku faryzeusz to się kojarzy tak dość źle, jakby nam ktoś powiedział ty faryzeuszu, to, to byśmy się obruszyli. Ale w, w tamtej kulturze faryzeusz to była zacna postać. To był religijny nauczyciel i przewódca. To był człowiek, który wiedział jak się ubrać na co dzień i do kościoła. Jak ktoś miał biblijne pytania, to przychodził właśnie do faryzeusza. To byli ludzie, którzy spędzali na modlitwie bardzo dużo czasu. Wzór do naśladowania. A druga postać, która pojawia się w tej historii, czyli celnik, to osoba o bardzo złej reputacji, to kolaborant, czyli ktoś, kto pobierał podatki i przekazywał Rzymianom, a Rzymianie to byli okupanci. W tych czasach, kiedy Pan Jezus był, Palestyna, Izrael był podbity przez Rzymian i celnicy na ich rzecz pobierali podatki, więc dwóch takich ludzi pojawia się w świątyni, żeby się modlić. Jeden to jest wzór ideał pobożności ubrany, uczesany fantastycznie. Z daleka widać, że ten to nawet usnie musi otwierać on już modlitwą aż emanuje. A drugi celnik to człowiek, który właściwie po co do tej świątyni przyszedł. Przecież on to jest tutaj nasz zdrajca i, i oszust jest i takiego Pan Bóg nie wysłucha. No i co czytamy dalej w tej historii? Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzałożnicy, albo też jak ten oto tam celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Wszyscy normalni ludzie pościli raz w tygodniu, ale farzeusze, żeby być bardziej pobożni, to pościli dwa razy. Daję dziesięcinę z całego mego dorobku. I to była jego modlitwa. A celnik stanął z daleka. I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc Boże, bądź w miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, mówi Pan Jezus, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Znamy bardzo dobrze te słowa podsumowania, tą, tą sentencję, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na tą postawę tych modlących się ludzi. Mm. Kiedy przychodzimy do Pana Boga i przychodzimy, Panie Boże, no taki jestem naprawdę fajny, zacny i tylko by mi tam brakowało, no Panie Boże, ośmielam się wspomnieć, tak, jest parę rzeczy, które tak bym, bym Cię prosił i tak to fajnie, naprawdę cieszę się, że, że mnie masz. <sum> <sum> Wiecie, w moim życiu doświadczyłem, że kiedy jestem połamany i kiedy się nie udaje, kiedy wtedy szczerze przychodzę do Pana Boga, to to te modlitwy jakoś tak szybciej docierają i szybciej wracają w Bożej odpowiedzi do mnie. Zatem taki pokruszony człowiek, słaby, właśnie tak jak Asia w pierwszym pytaniu pytała o to, czy ten mały człowiek, właśnie ten mały człowiek, ten taki pokorny, ten taki robak, który mówi kim ja jestem, jak on przychodzi do Pana Boga i on się zwraca, to, to ten człowiek, tak jak w tej historii wyczytujemy, on. Tam Pan Bóg całym swoim uchem się nachyla do takiej modlitwy. Ja bym może jeszcze dodała, bo faktycznie człowiekowi, który studiuje Biblię, czasami trudno jest może wyobrazić sobie, że są złe modlitwy, dlatego że Biblia właśnie uczy, jaka modlitwa jest, dlatego że Biblia uczy, jaki jest Bóg. Więc jeżeli Bóg chce nas uczyć kochać ludzi, to. Modlitwa, która, w której prosimy o to, żeby komuś się nie powiodło, na pewno dobrą modlitwą nie jest. Więc może ja bym trochę też przedefiniowała to, co i wcześniej mówiłam, że jeżeli Biblia, jeżeli nasza modlitwa jest zgodna właśnie z radami Biblii, zgodna z charakterem Bożym, tego, co Bóg nas nauczy, chce nauczyć, nie może być zła. Natomiast kluczem jest pokora faktycznie. Trzeba z pokorą. Nie z zadufaniem, nie z dumą. Często podkreślamy też szczerość w modlitwie. Ona oczywiście jest ważna. Natomiast często w naszej szczerości my nieraz przychodzimy do siebie i mówimy, jestem jaki jestem, ale szczerze ci powiem. Nie? To znaczy, ty nic nie wiesz, a ja ci zaraz powiem, jak jest. Innymi słowy mówiąc to, że jesteśmy szczerzy, to no, chcę powiedzieć ja, ja ci tutaj powiem. Powiem Ci prawdę. Ja ci powiem prawdę. Więc przychodząc do, do Pana Boga, no musimy zdawać sobie też sprawę, kim On jest, kim my jesteśmy. I no nie ma co udawać. Nie ma co udawać. I też nie wolno sobie pozwolić na sugerowanie Bogu rozwiązania. Bo jeżeli jesteśmy malutcy i nic nie znaczymy, to nasze pomysły e, mogą zupełnie się różnić od tego, co Bóg dla nas zaplanował. A Bóg ma plan dla każdego z nas. I jeśli zaczniemy mu sugerować rozwiązania to chyba no, dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy gdzieś podkreślać, że to są nasze pomysły i, i no, na to nas stać, a Ty Boże, zrób to, co uważasz za stosowne, bo ja nic więcej nie jestem w stanie wymyśleć. I, i... Ja, ja tak często robię. Ja przepraszam, ale ja, ja muszę dodać i zareagować. To nie można powiedzieć, że my nic nie znaczymy, bo my w ja ogóle. nie mówię Boga, znaczymy. Ja mówię o tym, że. Oczak Boga je... jesteśmy niezwykle cenni. Tak, ale nadal jesteśmy tylko małym pyłkiem na wielkiej planecie, w jeszcze większym kosmosie. Więc pod tym kontekstem, nie dobrze. A rzeczywiście wiele wy... znaczymy. Wypowiedzi yy, moich przyjaciół. Yy. I są wykłady, które właśnie bardzo dużo dają wskazówek na temat modlitwy. To są wykłady pastora Goi. O nim wspominał również Tomek bodajże w poprzednim webinarze. I tam właśnie pastor Goja wskazuje na podstawie Biblii, w jaki sposób powinniśmy modlić się, żeby nasze modlitwy były... Nie tylko skuteczne, ale i żeby nam bardzo dużo dawały nie, tyle, nie tylko pokoju, ale i takiej przydawały bliskości Boga i zbliżały w ogóle, rozwijały relacje z Bogiem. I te, co ważne, myślę, w tych doświadczeniach, w tych wykładach, to, że są pod, poparte właśnie doświadczeniami. Gdzie te wykłady można posłuchać? Są e, na YouTube. Jest, e, to są wykłady z serii Spójrz nowymi oczyma. Spójrz nowymi oczyma, jakby ktoś chciał. E, kanalia Poleca, podobno Tomek w poprzednim webinarze też polecał. To są wykłady długie, krótkie. To jest około godziny. Jak Mniej ktoś więcej lubi jeden, słuchać, jeden wykład. A ile koło wykładów godziny? jest? E, około dziesięciu. O, chyba. jak lubicie słuchać, bezpłatnie można sobie posłuchać. Wykłady i spójrz nowymi oczyma. Taki tytuł wpisujemy na YouTubie, tak? Tak. Sławek, ty właśnie mówiłeś o jednej bardzo ważnej kwestii, gdzie tutaj Piotr ten temat porusza, bo w liście Jana jest napisane, że Bóg wysłuchuje wszystkie nasze prośby, ale zgodne z jego wolą, ty poruszałeś to, a Piotr pyta, to skąd wiedzieć, czy to, o co się modlimy, jest wolą Bożą? Skąd wiedzieć, że to będzie wola Boże? No, można pytać, e, aż nabędziemy takiego przekonania. E, w moim życiu raz był taki moment, gdzie mimo z takich naprawdę zdecydowanych sygnałów od Boga, że tak i tak, i odpowiedź była w ten sposób, to ja tego nie przyjmowałem i nadal mówiłem: Ale Boże, rzeczywiście, a może jednak nie i tak dalej. I w pewnym momencie nawet. To było 20 minut od mojej modlitwy, kiedy ja skończyłem modlić się, yy, Może powiem wprost, yy, odkurzałem dom przez 40 minut. Obiecałem Bogu, że zrobię sobie nabożeństwo poranne, ale, ale nie mogłem wytrzymać, jaki jest bałagan w mieszkaniu, a ja będę tutaj siadał z nabożeństwem. Więc wziąłem odkurzać i odkurzam. 8 ósma rano, 8.20 ósma yy, do 9 odkurzałem i modliłem się do Boga, yy, rozmawiając z nim, po prostu pytając go, czy rzeczywiście tak. Nie chcę mówić o jaką sprawę chodziło, ale 20 minut później, w trakcie, gdzie ja rozmawiałem z kimś innym telefonicznie o jakichś innych sprawach, dostałem SMS od przyjaciela, który mi napisał, że ma dla mnie bardzo ważną wiadomość i że musi mi ją przekazać. No to zadzwoniłem do niego zaraz po rozmowie, którą skończyłem z poprzednim rozmówcą, i mówię: Chyba nie wierzysz w to, że ja teraz do soboty wytrzymam, a był czwartek. Czekając na tą wiadomość poważną, i spotkałem się z Nim tego samego dnia i on mówi: Sławek. Nie wiem dlaczego. Bóg, ja modliłem się do Boga i Bóg mi powiedział, że tak. A ja mówię, nie stary, nie mógł ci tak odpowiedzieć, to przecież ja mu zadawałem to pytanie, nie ty. Powinien mi to powiedzieć. A on mówi, no nie wiem, zrób z tym co chcesz, no nie, I, I ja wiem, że wtedy Bóg mi wyraźnie po prostu powiedział, że jeżeli on mówi tak, no to tak ma być. Dlaczego mówisz, pytasz, skąd wiedzieć? Czasami jest tak, że pewne rzeczy się układają w naszym życiu i nie mamy innego wyboru. Po prostu dochodzimy do pewnego miejsca, gdzie tylko ten jeden właściwy wybór nam zostaje i wtedy jest łatwo, tak? Wierzę, że są osoby, którym Bóg pozwala podejmować decyzje i on później tak czy owak się gdzieś tam dostosuje. No, akurat chyba nie w moim przypadku, bo ja wolę oddać całość Bogu, wolę jakby zostawić mu pole do działania i zdać się na jego osądy. Tak? Zbyt dużo po prostu błędów w życiu popełniłem, żeby sobie ufać. Marek? jestem pewne niebezpieczeństwo. Oczywiście przychodzą do nas różni ludzie. Ja nieraz dostaję takie smsy. Ludzie piszą, jakie mają wizje i co im Bóg powiedział i anioł im powiedział. Mhm. Zatem najbezpieczniejszym zawsze takim filtrem, przez który będziemy przesiewać wszystkie nasze myśli, to co słyszymy, to co ludzie przychodzą i mówią w sercu tak czuję, Bóg mi tak powiedział. Nie? To jest to, co jest napisane w Piśmie Świętym. I dlatego od, od zawsze była tak wielka walka o, o tą niezwykłą księgę, Dzisiaj ta, ta księga kolejny raz gdzieś tam próbuje być zdyskredytowana, kolejni, gdzie mija kilka lat, jakaś tam sprawa okazuje się nieaktualna, to zaraz kolejny jakiś argument jest podejmowany przeciwko Pismu Świętemu. Natomiast jest to księga na tyle niezwykła, zawiera w sobie tyle proroc, które się wypełniły, no nikt nie zna przyszłości. My nie wiemy jaka pogoda będzie za tydzień, no na jutro to byśmy byli mądrzy, bo sobie zajrzymy do jakiejś tam prognozy. Na jutro prawdopodobnie się prawdopodobnie się sprawdzi, ale za tydzień to już nie wiemy. A jakie będą inne trendy rynkowe, czy próbują przewidywać finansiści, no nie wiemy. A, a Pan Bóg zapowiada przyszłość na setki i tysiące lat do przodu. I to się wypełnia. To jest ta księga, dlatego mamy tutaj w niej naprawdę niezwykły autorytet. Jeżeli to jest księga, która pochodzi od Boga, Przekazuje nam pewne informacje, które są ponadczasowe, to kiedy ja się zastanawiam, czy to, co mi się wydaje, jest prawdą, to spójrzmy, czy coś, ktoś wcześniej miał podobne historie, doświadczenia. Znajdujemy w tej księdze naprawdę wiele odpowiedzi na nasze często codzienne dylematy. Ja może jeszcze dodam, bo ja w 100% zgadzam się z Markiem. W związku z, z różnymi historiami z przeszłości jestem absolutnym wrogiem odczuć, może aż przesadzam czasami, ale takie ja czuję, Bóg do mnie przemówił, zawsze trzeba weryfikować pismem świętym, a czasami, jeżeli tej odpowiedzi nie znajdujemy i my nie wiemy do końca, to po prostu czekać na to, co się wydarzy, z pokorą i przyjąć to, co przyjdzie. Bo jeżeli faktycznie oddamy tą naszą sprawę Bogu, to on nas tak poprowadzi, że naprawdę będzie dobrze. Tylko trzeba z pokorą przy, przyjąć to, co do nas przyjdzie. A opieranie się na własnych uczuciach musimy pamiętać. Jest Bóg, ale jest wróg Boga i ludzkości jest szatan. I te podpowiedzi mogą przychodzić z dwóch stron. Więc zdecydowanie najważniejsze weryfikowanie ze słowem Bożym i pokora. No patrzcie, jak się niesamowicie układa, bo to pytanie: czy szatan może słyszeć nasze modlitwy i nasze <grym> myśli? Mhm. Ale zanim odpowiemy na to pytanie, Robert, czy dostajesz SMS-y? E, tak, 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 Ile tak. SMS-ów dostajesz? No już ponad 35. 35 5 SMS-ów walczymy o pięć książek, które drukarnia Roberta drukuje, Fundacja Źródła Życia. Odpowiedzią jest modlitwa, ale także i 5 książek drukowanych bliżej Boga być. To zachęcam, będzie 10 książek bliżej Boga być, albo nie tak, 5 książek bliżej Boga być, 5 książek, modlitwa jest odpowiedzią, i zachęcałem jeszcze do. Um... O, o, tym człowieku, jaki to jest tytuł, co z, Podróż, ja, podróż świat świata. Podróż świat nadprzyrodzony. Hmm. Jeszcze pięć książek. K, te książki mogą trafić do ciebie. <laughs> jaki był numer telefonu, Powtórz. 602. 602. 35. 35. 77. 77. 08. 08. Wysyłamy imię i nazwisko. Nie jest, są to y, y, SMS-y, które <laughs> będą gdzieś tam potem te wasze dane wykorzystywane. Możecie się nie martwić. Y, Spontanicznie to wymyśliliśmy. Y, y, jeżeli ktoś chce, to proszę bardzo. Y, natomiast, właśnie, czy y, szatan może słyszeć nasze modlitwy, nasze myśli? Słyszy. Słyszy, słyszy. Nikt nie odpowiada, to ja mówię, że słyszy. Nie, myśli myśli nie słyszy. nie, nie, nie słyszy myśli. Nie, nie słyszy myśli. Nie, to, to na pewno nie. Mimo, Trudne że jest pytanie. fantastycznym psychologiem i, i tutaj może e, ja ze swojej strony powiem, że ja nie mam wątpliwości, że tak jak Pan Bóg istnieje, tak samo istnieje jego przeciwnik. E, ta ciemna moc, która. Nawet w ja bym powiedział, życiu... że częściej wiemy, że Diabeł istnieje, a tak. częściej zapominamy, że Bóg jest ale... Wystarczy wiadomości włączyć i tam już mamy. Kronikę dzisiejszą. Ale jeżeli Dokonę. diabeł jest, to Bóg jest na 100%. Zatem jest fantastycznym psychologiem. Pismo Święte mówi, że to był anioł. Fantastyczny, doskonały, który tak się zapatrzył w siebie. To był szatan. Tak, nazywał się Lucyfer. Mhm. Tak, znamy to imię, ono się gdzieś tam pojawia w literaturze. I ten to... szatan był wcześniej aniołem. Był aniołem, doskonałym, który był w tym Bożym Królestwie, tam u Bożego Tronu, ale. Tak się w siebie zapatrzył, zakochał się, że się zbuntował przeciwko Bogu. Pan Bóg mu pozwolił działać, trafił na naszą planetę. Tak tą historię opisuje Pismo Święte. Ja. Na szczęście Pismo Święte również mówi, jak to się wszystko skończy. Więc to jest też niezłe w tej, w tej księdze, że my jesteśmy gdzieś tutaj na ostatnich rozdziałach, a wiemy, jaki jest ostatni rozdział. I jako mądry anioł. Genialny, zna życie, tak jak my czasem. No, pożyjemy chwilę, już wiemy, jak ktoś nas chce oszukać. Widzimy, jak ktoś jest sympatyczny, życzliwy, wiemy, czy się uśmiecha szczerze, nie szczerze. No po jakimś czasie za... uczymy się pewnych rzeczy. No to on się tego uczy od kilku tysięcy lat, obserwując ludzkość. Nam się przygląda bardzo skrupulatnie, no wie, na co patrzą się nasze oczy, podejrzewa, co jest w naszej głowie. Czasem może jakieś ciemne myśli nawet nam podsyłać. Zatem, Chociaż precyzyjnie nie czyta w naszych myślach, ale jest fantastycznym obserwatorem. Czy słyszy nasze modlitwy? Słyszy. Gdy mówimy na głos. Słyszy. A wiesz, ja, ja uważam, że akurat różnica w klasie zawodników, jeżeli można tak powiedzieć, Pan Bóg, do którego się modlimy, i diabeł, który słucha, to jest nieporównywalna klasa. I to, że Pan Bóg pozwolił diabłu chwilę tutaj jeszcze podziałać i jakby rozwinąć skrzydła, pokazać, co potrafi, i nawet można mieć wrażenie, że idzie mu całkiem nieźle, to dla Pana Boga posprzątać to wszystko to jest, to jest jeden moment. Natomiast każdy człowiek w tym wszystkim, my tu jesteśmy, każdy człowiek tutaj jest i się my, my się rozglądamy. Po której stronie chcemy być? W tym, w tym konflikcie pomiędzy tymi wielkimi siłami. I diabeł, nawet jeżeli słyszy modlitwy, to kim on jest i co może zrobić? Jest zbuntowanym aniołem, który ma jakieś swoje sznurki i coś może robić, próbuje, ma jakieś plany, ale to jednak zawsze ostatnie słowo do, do Boga należy, więc ja bym się w ogóle nie obawiał i się nie obawiam. Nawet jeżeli ta, ta druga siła jest potężna i ja bym jej nie sprostał, no to wiem w czyim ręku ja jestem, wiem do kogo się modlę i nie ma się co bać, powiedzieć, bo Pan Bóg jest po naszej stronie. No dobrze, przejdźmy jeszcze do jednego pytania. Ym, Zygmunt pyta, proszę o modlitwę, o nawrócenie mojej mamy i aby Bóg zabrał od niej ból z pleców. Ból, który potrafi dać ostro w kość i nawet tabletki przeciwbólowe nie pomagają. Ym, no to nieźle. Zygmunt, będziemy się modlić, yy, jak najbardziej. Ym... Następne pytanie mamy: hmm. Czy Bóg może zmienić zdanie? Prosząc Go o coś, chcemy, aby nas wysłuchał, jednak Bóg wie lepiej, czy spełnienie prośby będzie dla nas dobre, czy nie. Jednak zdarzało się w Biblii, że Bóg poniekąd ustępował człowiekowi. Dlaczego? Czy Bóg może zmienić zdanie? Hmm. Y Znowu myślę, że fajnie sięgnąć do takich relacji rodzinnych, prawda? My generalnie lubimy naszym dzieciom dawać prezenty. Robimy to chętnie. To nam sprawia radość. Panu Bogu sprawia tym bardziej większą radość to, żeby nam dać coś, co służy dla naszego dobra. Ale co w przypadku, kiedy dziecko prosi o coś. Co my uznamy, że będzie dla niego zagrożeniem. Ja pamiętam taką sytuację, jak kiedyś robiłem jakieś meble i przyszedł syn sąsiada i zapytał, Wujku, czy ja mogę tutaj pociąć trochę z tobą? No, uznałem, że operowanie piłą elektryczną nie byłoby zbyt wskazane dla, dla takiego pięcioletniego chłopca. Wydaje mi się, że są takie sytuacje, znaczy na pewno są takie sytuacje, kiedy Pan Bóg musi odpowiedzieć nie. I to robi dlatego, że nie chce, żeby wyszło nam to na złe. Gdzieś tam to poprzednie pytanie nawiązywało do tego, co w takim razie robić, żeby Pan Bóg mógł odpowiedzieć, odpowiadać pozytywnie. No. Znowu myślę, że trzeba podkreślić znaczenie poznania Jego woli, którą zawarł w Piśmie Świętym. Dlatego, że jak patrzyłem na moje dzieci, to ten procent próśb, które mogłem pozytywnie spełnić, znaczy spełnić, był coraz większy wraz z tym, jak one poznawały, jak wzrastały i poznawały to, co ja mogę im dać, a co nie. I tak myślę, że z nami również w gdy uczymy się coraz więcej, gdy poznajemy Pana Boga, to przestajemy nawet prosić o coś, co wiemy, że On nam nie da. Myślę, że warto jeszcze dodać to, że Bóg dał nam wolną wolę. A dając nam wolną wolę, czasami dopuszcza do tego, że dzieje się coś, co wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem. Chcąc nas wychować i pokazać, zobacz, to jest ta twoja droga, którą chciałeś iść. Jest wiele takich historii w Biblii, chyba taką, Najbardziej znaną to jest yy, rola Abrahama, yy, gdzie faktycznie no, gdzieś jakieś były plany ludzkie, Bóg pozwolił, żeby się częściowo zrealizowały po to, żeby wychować tego człowieka i zobaczyć zobacz co się dzieje, jeżeli realizujesz swoje plany ludzkie, a teraz zobacz co się dzieje, jeżeli pozwolisz mi ingerować w Twoje życie, a ty po prostu będziesz za mną szedł. I to zawsze rozwiązanie Boże jest znacznie lepsze dla nas, ale Bóg, Dał nam wolną wolę i nie przymusza nas do tego, żebyśmy żyli zgodnie z tym, jak Bóg dla nas chce. To jest nasz wybór. I czasami musimy pobłądzić, i czasami to się może wydawać jak zmiana zdania yy, przez Boga, ale On czasami tylko nas bocznymi ścieżkami prowadzi, żebyśmy ostatecznie byli faktycznie blisko Niego. Uczy nas w ten sposób. Ja myślę, że Bóg daje pewne nam wskazówki. I mówi, co się stanie, jeżeli będzie tak albo będzie inaczej. Czyli to są też takie wypowiedzi boga warunkowe, można powiedzieć proroctwa warunkowe. Przecież mamy sytuację, kiedy Bóg chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę. I przychodzi do Abrahama, i Abraham, to jest księga rodzaju w rozdziale 18, gdzie e, tam jest taka słynna rozmowa Abrahama z Bogiem, no a jeżeli byłoby tam 50 sprawiedliwych, bo mówi, jak będzie 50, to nie zburzę, a jak byłoby 40? Jak będzie 40, nie zburzę, no i tak dalej, i tak dalej, a będzie 10? Też nie zburzę, a 5 też nie. <laughs> Abraham dosyć mocno się targuje, no ale okazuje się, że no niestety tam właściwie nie było ani jednego. Ani jednego sprawiedliwego i, i została zb zburzona z tamtego mora. A później, w, gdzieś tam na dalszych kartach Starego Testamentu, dochodzimy do, yy, do naszego bohatera Jonasza, Jonasza który yy, ma ostrzec Niniwę. Bóg mówi: Teraz niegodziwość Niniwy jest wielka, ja zburzę to miasto. Ty ci ostrzesz ich, jeżeli oni nie nawrócą się, to zburzę to miasto. No i potem okazuje się, że. Niniwa zostaje ocalona. Tak czy inaczej tam Jonasz troszeczkę pracy wykonał. Nie chciał, ale wykonał w końcu. I, i to jest właśnie przykład, gdzie no, Niniwa w tym czasie akurat została ocalona. Tam y, lud nawrócił się. Y, ale mamy takie sytuacje w ogóle w wielu miejscach, gdzie Bóg mówi, jeżeli będziesz ze mną, będę ci błogosławił. Y, jeżeli będziesz y, przeciwko mnie, to, to niestety, jeżeli pójdziesz za obcymi bogami, to ja ześlę nad ciebie różnego rodzaju klęski, kataklizmy i tak dalej. I to jest takie właśnie postawstwo warunkowe do nas. Znaczy, Bóg dał nam ścieżkę. Jeżeli właściwie nią podążamy, powinniśmy w takich sytuacjach jednak mieć to Boże Bogosławieństwo. No, czasami jednak nie jest. Ja myślę, że przyjdzie czas, gdy będziemy blisko Boga, wtedy on nam odpowie na pytanie, dlaczego nie zawsze tak jest, jakbyśmy chcieli? Dlaczego nie wszystkie prośby Bóg wysłuchuje? Dlaczego yy, y, wydaje nam się, że powinno być inaczej, a jednak dzieje się inaczej? I jest ten ból, jest to cierpienie, i. Yy, yy, proszę bardzo. Y jest jeszcze jedna taka historia, y gdzie właśnie Mojżesz y jest, jest, y jest mowa y o Abrahamie. A inna historia mówi o Mojżeszu, który również rozmawiał z Bogiem i jak gdyby wtedy Bóg zmienił zdanie na temat tego, co powinien zrobić. Chodziło, dokładnie nie przytoczę całej historii, całego kontekstu, natomiast chodziło o to, że zezłościł się Bóg na Izraela, na jego kolejne występki jakieś, które się Bogu nie podobały. I właśnie już rozmawia z Bogiem, i Bóg zmienia zdanie, więc jak gdyby Bóg jest też pokazany w Biblii jako taka osoba emocjonalna, która również oprócz takiej, takich cech, które znamy na co dzień, o których się bardzo powszechnie mówi, czyli miłość, sprawiedliwość, dobro. Ma też takie jest też postacią istotą emocjonalną, która również ma takie uczucia, uczucia, które widzą nas, które są też dynamiczne, które potrafią się również zmienić. I to też powinniśmy uwzględnić, kiedy, kiedy również rozwijamy swoją relację z Bogiem. Że Bóg potrafi się na nas zdenerwować, potrafi również się. Nad nami zmiłować, więc to jest myślę ważne. Marek? No, taką najbardziej klasyczną, przynajmniej w moim odbiorze, mm -hmm. historią, gdzie Pan Bóg zmienia zdanie, jest historia króla Hiskiasza. Do króla przychodzi prorok i mówi: Umrzesz, przygotuj swoje sprawy, tam rozporządź majątkiem, umrzesz. Przerażające, tak by się wydawało. Nie wiem, jak to w Waszym życiu byłoby to odebrane, umrzesz. Ja osobiście mnie śmierć przestała przerażać. Jakby mnie zabrakło, to wy się tu jeszcze będziecie musieli mordować, a ja już będę miał święty spokój. Będę sobie spokojnie czekał na spotkanie z Panem Bogiem. Ale król się przestraszył. Król hmm. zaczął płakać. Do ściany się odwrócił i zaczął się modlić. Mówi: Panie Boże, ja Ci tutaj tak służę całe życie. Taki jestem wierny król, dobry król. No i tak płakał i płakał. I w końcu przychodzi prorok, mówi. Nie umrzesz, masz jeszcze trochę lat życia. No i później się okazało, że ten król to były najgorsze lata jego życia, naj, najgorsze rzeczy e, zrobił i mógł odejść w chwale, mógł odejść w takim dobrym momencie, byłby zapisany takimi no, złotymi literami. A te jego płacze i lamenty i w końcu zmiana również Bożej decyzji no, przysporzyła mu wstydu. E, zatem zgadzanie się z wolą Bożą e, jest zawsze takim lepszym rozwiązaniem. To może tak. E, Trochę humorystycznie staram się przedstawić tą, tą historię, ale czasem rzeczywistość jest bardzo przerażająca, bardzo tragiczna i o czymś takim pisze Ola. Jeżeli ja mogę wrócić do jednej historii, komentarza z naszego czatu, Ola pisze tak. Czy możecie powiedzieć parę słów o tym, jak wrócić do Boga po tym, jak się prosiło i modliło o coś? i później dodaje, że razem z całym kościołem wierzyli i modlili się, że Bóg sprawi cud i uzdrowi jedno małe życie, ale niestety tak się nie stało. Cię umiera dziecko. Wszyscy chcieli, żeby żyło. Rodzice chcieli znajomi tych rodziców, nawet nieznajomi. Wszyscy chcieli, żeby to dziecko żyło. Wszyscy się modlą, szczerze się modlą. No, czy, czy może być sprawa bardziej oczywista, że jest wolą Bożą? Tak z naszej perspektywy, nawet prawda? logicznie patrząc, Bóg nas stworzył do życia, więc chce, żeby to dziecko żyło, a to dziecko umiera. No to co? Źle się modliliśmy? Za krótko się modliliśmy? Złych słów używaliśmy? Różne takie pytania wtedy przychodzą: dlaczego tak się stało? I no właśnie, jak, 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 jakie jest Wasze zdanie? Co, co w takim momencie, kiedy modlimy się o oczywistość? Klucze się znajdują, miejsce na parkingu się znajduje, prawda? A, a dziecko umiera. Myślę, że to jest naturalne, że takie pytania przychodzą do głowy, i absolutnie nie powinniśmy obwiniać się za to, że, że, je, że mamy takie wątpliwości. Natomiast jednej rzeczy możemy być pewni na 100%. Pan Bóg się nie zmienia w swojej dobroci. Pan Bóg zawsze jest dobry. Bez względu na to, jak odpowiada na naszą modlitwę, On jest zawsze dobry. I myślę, że do takiego przekonania można dojść. Obserwując go w innych sytuacjach. Natomiast co w tej konkretniej? To są właśnie takie momenty naszego życia, kiedy myślę, jest czas na zaufanie. Tak jak my oczekujemy tego zaufania od naszych dzieci w sytuacji, kiedy one być może nie ogarniają jakiejś rzeczywistości, a my wiemy, jaka ona jest i nie jesteśmy w stanie jej wytłumaczyć. Ale oczekujemy, że na bazie wcześniejszych doświadczeń nam zaufają. Ja powrócę do Kart Starego Testamentu i księga Daniela. To jest taka księga, która bardzo mnie urzeka. Tym razem rozdział trzeci. Proponuję sobie przestudiować po dzisiejszym webinarze. I tam jest znowu podobna historia, że przyjaciele Daniela znowu zostają postawieni przed trudnym, trudną sytuacją, bo tam w Dolinie. Jak, Dura. Jak, Dura. Dura, o właśnie. Jak w Dolinie Dura zostaje postawiony posąg, i tam wszyscy mieli oddawać pokłon, jak zabrzmiały harfy i flety, każdy miał oddać pokłon, ale tych trzech przyjaciół stwierdziło, że nie będzie um, uprawiać bałwochwalstwa, nie będzie posągowi się kłaniać. E, dzisiaj to też powinniśmy sobie wziąć do serca i czasem rozróżnić, gdzie jest Bóg, a gdzie nie. Niektórzy niestety przesadzają z czczeniem różnego rodzaju posągów, ale oni stwierdzili, nie będą się kłaniać. I co ciekawego, nie upadli na kolana, zostali postawieni przed królem, no i tam w im pytanie: Czy wy naprawdę się nie pokłonicie? Damy wam szansę, bo jak nie, to zginiecie. I co ciekawego, wtedy ci przyjaciele mówią: to jest werset 16 z księgi, tak, trzeci rozdział księgi Daniela, przekład Biblia tysiąclecia. Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora. Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić swego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. I to jest przykład niesamowitego zaufania do Boga niezależnie, czy Bóg mnie uratuje, czy nie, ja i tak nie pokłonię się Bogu. Jakie byłaby nasza reakcja? Pewnie byśmy starali się, dobra, ja, Panie Boże, Ty wiesz, że ja Cię kocham, jestem, twą, ale ja tu muszę teraz uratować swoje życie i się kłaniam. Przykład z dziećmi to jest chyba taki najgorszy przykład, jaki może być. No ja sam mam yy, dzieciaki i całe szczęście dorastają i tak już troszeczkę obywam się, ale pamiętam, jak patrzyłem, jak byłem malutkie, to jeszcze większa żałość gdzieś tam w sercu była. No mój Tymoteusz, 11 lat właśnie my tu przyjeżdżaliśmy razem z kawalią, przyjechaliśmy z łodzi, a on akurat w tym czasie do kościoła i ma rocznicę pierwszej Komunii Świętej, i tam właśnie jest. Bardzo bym chciał i będę się modlił o to, aby Bóg prowadził go przez całe życie, żeby pokazał mu właśnie te ścieżki, którymi powinien podążać, żebyśmy kiedyś mogli znaleźć się w niebie i to jest najważniejsze. Pewnie, jakby dzisiaj zginął, umarł, to jest żałość, która przeszywa moje serce jako ojca, ale nie zapominajmy, jesteśmy tu, jak Mojżesz powiedział, tylko gośćmi na tej ziemi. I to, co jest najważniejsze, to jest tam. Tam Jezus powiedział, że przygotował nam takie rzeczy, których ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało, że tam właśnie Jezus przygotowuje nam mieszkania. I gdy przygotuje, powróci tu po nas i zabierze nas do siebie. I Księga Izajasza mówi: Smutku już nie będzie oczy wszelką łzę z naszych oczu yy, i tam dopiero będzie radość życia. Nie będziemy wspominać tych starych, złych, niedobrych czasów. Przypomnijmy, że to jest tu Królestwo Szatana. Sam Jezus powiedział, gdyby to zjeść yy, na ziemi, to byłego królestwo, to aniołowie unosilib go na rękach, gdy tam Jezus był kuszony w Ewangelii, można odczytać. Czyli żyjemy tu na poligonie, gdzie diabeł cały czas walczy o nasze yy, umysły, o nasze dusze i chce nas zwieść na manowce. I tu dzisiaj z pomocą przychodzi Pismo Święte, które jest wskazówką um, dla nas do życia i zachęcam. Ja również zachęcam. Pismo Święte odmieniło moje życie i zachęcam do czytania, bo Pismo zmienia. Zmienia serca, zmienia umysły i pokazuje ścieżki. I um, Myślę, że to jest um, najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić w życiu, czyli wybrać życie z Bogiem, um, wybrać instrukcje Pismo Święte, żeby poczytać, jakie te ścieżki powinny być, a potem, gdy dowiadujemy się o tym, że to życie naprawdę to tutaj nie jest aż takie ważne, że ważne jest to, żeby być tam w niebie, to gdy przychodzi taki moment, że dziecko umiera, to przychodzi nadzieja, że gdy ja umrę, to nie będzie koniec, tylko obudzimy się tam razem, znajdziemy się gdzieś w tłumie zbawionych i to będzie niesamowita radość, kiedy będziemy mogli paść na kolanach przed Bogiem i powiedzieć: Boże, to jest wspaniałe, że tu jesteśmy. To co, kończąc o modlitwie, modlitwa modlitwa, ale jeszcze wcześniej zanim się pomodlimy, się rozstaniemy Robert, ile mamy smsów? 41 w tej chwili 41 no to tak najprościej no, powiemy jakieś liczby ty odliczysz, wymienisz imię i nazwisko i wysyłamy te książki tylko oczywiście wtedy będziecie musieli jeszcze przesłać na maila lub sms-em adres gdzie ta książka ma być wysłana Yy, Michał, czy ty jesteś w stanie zapisywać osoby, które wylosujemy? Może inaczej. inaczej. Mam tu markę obok siebie. Marek tak e, ruszy palcem i na, zatrzyma. Nie, myślę, że z tymi liczbami było tak? Ogóle lepiej, tak? Tak, tak. tak no od, dobrze. Od pierwszej tam. No to gdzieś... czytaj pierwszy. No, kto by pierwszy nie pierwszy, Nie, bo... nie pierwszy. pierwszy nie. Tam, nie. Ktoś był pierwszy. <laughs> dawaj, kto był pierwszy. <laughs> nie, pierwszy. Robert, to. dawaj, kto był pierwszy. Dobrze, to w takim razie. Agnieszka Chmielowiec. Agnieszka Chmielowiec. Agnieszka, prosimy Cię na maila albo y, SMS-em. Mail to jest książka małpa bliżejboga -być .pl. Książka małpa -bliżejboga być .pl. Bez polskich liter, oczywiście razem pisane, z małych. Y, I tam możesz zostawić, możesz też na Facebooku zostawić informację, że wygrałaś Agnieszka Chmielowiec i wtedy i wtedy wyślemy ci, ci książkę. Ale to, co ciekawe, to ja dzisiaj czytałem maila od Agnieszki Chmielowej, więc myślę, że to nie jest zbieżność. Agnieszka była pewnie na webinarze poprzednim. Dobrze, pierwszy. Ktoś wymienia jakąś liczbę? Piąty. Tak, to po kolei lecimy. Piąte, doceniamy piąte. Ja mówiłem pierwszy nie, bo ja wiem, kto wysłał pierwszy. No, to... rozumiem. Danuta Trzyba. Wachowicz. Danuta Wachowicz, dobrze, mamy dwie. Oczywiście rozlosujemy także, no trudno powiedzieć, która książka do Was trafi, ale na pewno jedna z tych trzech, które tytuły podawałem. Trzeci. E, no, trzeci numer? Tak, trzeci numer, cofnij. Się. Mhm. Musimy Maciej Jermuszewicz. Maciej Januszewicz. Maciej, poprosimy Cię o adres. Jermuszewicz. Tak, siódmy, bo siódmy to jest taki fajny numer, nie? Andrzej Cichy. Andrzej Cichy. Mamy cztery książki rozlosowane. Proszę bardzo, 11. który numer? Jedennaście. Który? Eee, 11. Gabriel Martysz. Gabriel Martysz. Prosimy Gabriela o adres. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia to teraz muszę... <laughs> Sabina e, Tybusz. Sabina, Tybusz. E, ok, prosimy Sabina o, o, o maila lub o kontakt. E, 21 będzie blisko. 20, o to był który teraz? 25, 25 4, 3, 2, 1. E, Dominik Korolko. Dominik Korolko. 19. Mm -hmm. Ludzińska Dorota. Jeszcze raz? Ludzińska Dorota. Ludzińska Dorota. 17. Monika Guzik Drost. Monika Guzik Drost. Michał, ile już jest? 10. 9. 9. Dobrze, 9 mamy. To jeszcze ostatnią osobę. Ostatnia. Biegnij, no ostatni byli pierwszymi. Anna Kedziora Kę, o, Anna Kędziora, Kędziora. Kędziora. To mamy 10, ale ma być 15. To jeszcze mhm. 44, jak było 45, czyli przedostatni. Ewa Trzeciak. Ewa Trzeciak, proszę bardzo, pozdrawiamy Ewę. 42. E... Tomasz Strojewski. Tomasz Strojewski. Tomek był na webinarze e, tydzień temu, był prelegentem. <laughs> no. Jeszcze trzy. 40. 3. 40. 40. Kinga Sobiczewska. Kinga Sobiczewska, 38. Hmm, Michał Topor. Michał Topor. 34. 34. E, Marcelian Ziemba. Marcelian Ziemba. I to wszystko. to wszystko, mamy 15, tak? Dobra. Super, dziękujemy serdecznie. Fajnie, że byliście do samego końca. Pamiętajcie, że e-book jest bliżej Boga być dla każdych, kto był na webinarze, tylko trzeba się upomnieć, jeśli ktoś nie dostał, ale i tak wyślemy do wszystkim. No dobrze, słuchajcie, było wspaniale. Dziękujemy wam serdecznie za to, że dotrwaliście do końca. Przed chwilą pytałem Michała i prawie 200 osób dotrwało do końca, więc to jest Wspaniałe. Będzie materiał zarchiwizowany, będzie można obejrzeć. Przypominam, rozmawialiśmy dzisiaj o modlitwie. Trudne pytania. Dziękujemy za te wszystkie pytania. No i zachęcamy do następnych spotkań z nami. Będziemy informować mailowo. Staramy się co 5 tygodni, ale nie wiem, czy jeżeli to wypadnie w wakacje, czy będzie już wakacje, czy po. To jeszcze się zastanowimy, bo tak wcześniej był pomysł po tym, żeby zrobić po wakacjach. Ale w sumie jeszcze do wakacji daleko. To dlaczego mielibyśmy dla Boga nie pracować, odpoczywać? Przecież mu musimy. No. Będzie nowy temat, będzie, będą pewnie nowi prelegenci. I mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy, a nawet jeśli nie tu, na naszym webinarze, to na pewno kiedyś u naszego Ojca w niebie. Przynajmniej tak chciałbym. Pomódlmy się wspólnie, także na koniec, i jeżeli możecie, to powstańmy. I może poproszę, kto chciałby się pomodlić? Ja bardzo chętnie. O, proszę bardzo, Marek. Panie Boże, bardzo dziękujemy Tobie za tą chwilę, którą mogliśmy spędzić rozmawiając o naszej łączności z Tobą. I, I teraz nie tylko te słowa, które wypowiadamy, ale Ty znasz nasze myśli, znasz nasze wnętrze, wiesz, co za nami, ale Ty również wiesz, co przed nami. I masz dla każdego z nas ten najlepszy plan A. I bardzo, Panie Boże, proszę, żeby Twoje drogowskazy, które pojawiają się w naszym życiu, mogły być na tyle wyraźne, żebyśmy zawsze potrafili i chcieli i mieli tą odwagę, bo nieraz Twoje plany są naprawdę dużo większe niż, niż nasze wyobrażenia o nas samych, żebyśmy byli gotowi realizować Twój plan A dla naszego życia. Ten najlepszy, ten z największą ilością historii. I nawet jeżeli te historie nieraz zdarzają się tak trudne, tak niezrozumiałe, to żebyśmy potrafili te momenty ciemności przechodzić ze świadomością, że Ty jesteś obok, że Ty przecież o wszystkim wiesz i słyszysz. I nawet jeżeli dzieje się coś złego w naszym życiu, to nie Ty jesteś tego sprawcą, i zawsze, żebyśmy pamiętali, że ostatnie słowo należy do Ciebie, że u Ciebie jest życie i zmartwychwstanie, że u Ciebie jest przebaczenie naszych błędów, naszych grzechów, cokolwiek nam się nie udało, żebyśmy zawsze wstawali i byli gotowi iść dalej. Proszę Panie Boże, za tymi wszystkimi niedomaganiami, bo tyle chorób w tym świecie, który jest wokół nas, w naszym życiu. No i panie Boże, też dużo mądrości, żebyśmy o to zdrowie dbali, zanim będziemy się później modlić, o to, żebyś nas uzdrawiał. I proszę, panie Boże, za wszystkimi osobami, które były z nami i po tej stronie kamer, i po drugiej, ale i przed monitorami, które mają swoje pytania do ciebie, dylematy życia. No i panie Boże, nam pojąć, zrozumieć, jak niezwykłą osobą jesteś, jak bliską, jak cały czas. Skupioną na nas, na szukaniu naszego dobra, na podciąganiu nas wyżej, na uczeniu nas tego, jak żyć lepiej. Bardzo proszę, Panie Boże, za każdą osobą, która chciałaby odmienić swoje życie, szuka bliższej Twojej obecności. I już teraz dziękuję za to, że taką modlitwę Ty zawsze wysłuchujesz. Kiedy my chcemy być bliżej Ciebie, to Ty już tam jesteś. Niech Tobie, Panie Boże, będą podziękowania za to, że jesteś taki bliski nam, upadłym, chowającym się, uciekającym. Bardzo Ci, Panie Boże, za to dziękujemy i w Twoje ręce się polecamy. Dziękując za ten dobry czas, który mogliśmy mieć razem z sobą. I to wszystko dzięki Tobie i w Twojej obecności. Amen. 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 Dziękujemy. Do zobaczenia.